Dużo ludzi mi się pozwierzało, jak zaczynałem leczenie, że zobaczysz po dwóch tygodniach. Po dwóch tygodniach zobaczysz, co się wydarzy, co się wydarzy, będzie taki strzał. Oczywiście, no, no jestem też dużym chłopcem i, i wiedziałem, że to, jest, że to nie może być, że za dwa tygodnie będzie strzał, natomiast to bardzo każdy z nas jest inny, ta chemia jest inaczej wypłukana i z czego innego idziemy. Ale trochę się tak napaliłem na te mhm. dwa tygodnie, i tak jeden dzień miałem taki euforyczny i mówię, no nie, to będzie to, to jest dziękuję, to jest, ja to widzę. To jest moje, dokładnie. Jest moje. Po czym yy, było gorzej po dwóch tygodniach. I to gorzej i gorzej i gorzej. I wtedy poczułem, że to, ja wiedziałem, że nie zrezygnuję, ale wiem, że to jest ten moment, gdzie dużo ludzi rezygnuje, bo się boi, bo się go wystrasza, bo coś się tam reguluje i to jest naturalne. Ale też wspaniała psychiatrzka, mądra yy, osoba, szczęśliwie wiesz, też się za, pozwoliła mi się skonsultować ze sobą i, i mówi, spokojnie, możemy sobie tam centymetr tę dawkę podnieść i Panie Filipie, to jest ciągle bardzo krótko, czekajmy. Mhm. I muszę to powiedzieć, że, że moje, mój Filip Sembala, który wrócił, to było półtora miesiąca. No. Troszkę serafin, witam Was w kolejnym odcinku bez farbowania. Dziś y, będzie pięknie. Jezu, będzie tak kolorowo. Ja też się ubrałam kolorowo z tej okazji. Ale będzie bardzo kolorowo, bo bardzo kolorowy człowiek, który napisał kolorową książkę z absolutnie genialną okładką. Kocham tę okładkę, bo ona wygląda jak taki, wiecie, no jakby to grali w kinie, to ja bym szła. Naprawdę bym szła, jakbym zobaczyła ten plakat, to bym poszła. I jakbym poszła na film Lovizm, czyli na szlaku po ulgę, to bym, to bym szła w. Ciemno i popcorn i naczosy sobie ogarnęła, jadła i oglądała. I w sumie taki popcorn życia i te naczosy to miałam. W gębie, jak czytałam tę książkę, bo tak sobie myślałam: O, to moje. O, Jezusku, to też moje. O, posze, posze, kondorują. A ujmuje wspaniale. On uważa, że jest ludzkim bigosem. Ja uważam, że ta książka jest ramenem. A dlaczego ta książka jest ramenem? O tym za chwilę. Filip Cembala, cześć. Cześć. Wielkie y szczęście. Mam, ja też. Ja też. I Jill już na dzień dobry i będzie na dobrana. Ale dla mnie w ogóle wiesz to, co powiedziałaś, no. że, że ja też, ja też. O, jest to, no. ja też. To, to jest no. dla mnie nie, nie ma bata, że usłyszę lepszą recenzję. To było moje największe marzenie, żeby tam każdy mógł tylko te xy, y trochę sobie przesuwać tak. i ewentualnie poczuć swój. Super, dzięki, bardzo się cieszę. Bo to jest to po prostu y, książka o tobie, o mnie i myślę, że nas jest mm -hmm. dużo. I takie. Jezu, ktoś na, wreszcie napisał to, co oh, fuck, fak, fuck, fuck. I jeszcze jak on to w słowa ubrał. I dlatego uważam, że ta książka jest literackim ramenem. Bo jak, wiesz, jak sobie zaczęłam czytać, to miałam takie, o to fajne zdanie, wynotuję mm -hmm. do rozmowy. Po, I po, po, wiesz, po paru stronach mi się. Musiałabym całą przepisać tę książkę, tyle tam <laughs> fajnych zdań jest. Dziękuję I ty w te zdania, i te słowa, po prostu jest taka żonglerka, ta książka jest tak gęsta, ja mam ostatnio na maksa fazę na ramen, no bo uh -huh. jesień, zima. Tak. I lubię taki gęsty, taki esencjonalny, trochę pikantny, mhm. że tam jest strasznie dużo rzeczy powrzucanych, ale wszystko do siebie pasuje. I e, jest sycący i kojący ramen, więc ta, ta książka taka jest. Ona po Też kocham jest, ramen, więc się Ona jest po prostu no, ramenem. No, ty tam y, siekasz te słowa, rozkładasz je. Y, 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 I takie, miałam takie, wow, fajne zazdro, ale nie takie, kur... mhm. ja nie umiem, tylko Dziękuję o ja. bardzo. Bardzo Ci dziękuję i też fajnie. Mm. Y, może sobie nawet tam podryfujemy chwilę w stronę zazdrości, bo uważam, że to jest fajny temat i bardzo nieporuszany. Mm -hmm. A ja bardzo często czuję w życiu za coś. Czułem, kiedyś czułem częściej, teraz też czuję, ale też czuję, żeby nie było. I nawet miałem taką rozmowę jakiś czas temu, y, bardzo też ciekawą, w sensie prowadzącą bardzo tę rozmowę, fajnie, zaprosiło mnie do takiej fajnej choreografii słów. I w pewnym momencie też było o zazdrość, aha, jakich polskich muzyków słucham. Ja mówię, że mało słucham, ale uważam, że polska scena muzyczna tych młodych artystów to jest naprawdę, czy znaczy w ogóle, jest, to, jest, to jest fajna scena, mamy fajnych artystów, a to co robią powiedzmy moi rówieśnicy, jest bardzo fajne i smaczne i ciekawe, ale prawie nie znam żadnych utworów, bo wszystkim zazdroszczę. Bo jeszcze mnie tam nie ma. Ale to, Ale też mi mądry terapeuta sprzed lat wytłumaczył zasadniczą różnicę między zawiścią a zazdrością. Kiedy też pisałem w książce, zazdroszczyłem mojej przyjaciółce i mówię, co za mnie za przyjaciel? Kurde. I równocześnie krzyczę z radości, że ona to ma, i równocześnie płaczę ze smutku, że ja nie mam. On mówi, Pani Filipie, a czy Pan życzył Pani, Marcie, żeby ona to straciła? Ja mówię, nie, no, ani przez sekundę, i więc to nie jest zawiść, a zazdrość jest normalna. Pytanie, co z tym zrobicie? Czy pogadacie? Czy Pan sobie zrobi jakieś lekcje i tak dalej? Więc dzisiaj yy, fajnie, że. Moglibyśmy też normalizować taki temat, że zazdrość jest turbospoko, bo no bo co nam to zabiera, jak powiesz? No, zazdrościłam, no, bo no. fajnie, jest tego, tak, tego, no, no już. Tak, i już. No. A, ja, a ja z kolei naprawdę i nie odbijam tego, bo też to powiedziałem przed nagraniem. Pewnie się nagrało, więc nawet możesz rzucić na potwierdzenie, że, że też jestem turbofanem twojej twórczości. Nawet mi się śmiać, jak powiedziałaś, że dzisiaj yy, bez farbowania, a przyszedł sam bala farbowany, nie? No. Ale ja słuchałem latami tych rozmów i też myślę sobie, że świetną robotę, świetną robotę robisz od lat, zapraszając cudownych gości i coś takiego jest w tobie też magnetycznego, że, że przecież ludzie, wiesz, no nie każdy ma nawijkę, a... A ci wszyscy Twoi goście i gościnie, jakoś tak w jakiś jakoś tak mam wrażenie, że ich takim otuliłaś jakimś zaufaniem, sama też się rozbierasz bardzo często i mówisz, wiesz, bardzo dosadnie o swoim życiu, o swoich kruchościach, o swoich przeżyciach, o swoich siłach i bezsilnościach. I to sprawia, że chce ci się oddać to samo, więc myślę, że to jest y, piękna praca. I, ci, I cieszę się bardzo, że się nam udało spotkać. Tak, Możemy bo się... Troszkę się umawialiśmy. Troszkę się umawialiśmy. troszkę się tak. umawialiśmy i to, umawialiśmy się jeszcze przed książką. Tak. Y, i sobie, w ogóle dopiero się dzisiaj spotkaliśmy, nie? To też tak. jest niezłe, ale już jesteśmy... No właśnie. Tak, tak, dopiero się dzisiaj spotkaliśmy, ale tych wi wiadomości... Ja nie mam poczucia, że pierwszy raz. Ja też nie, bo tych wiadomości wymienialiśmy e, Ale też chcę powiedzieć, bo się no? super zaopiekowałaś, bo wiem, że pewnie się zastanawiasz, czy tak. to powiedzieć, czy nie, a ja, ja tu powiem, bo też pewnie przejdziemy przez ten temacik y, troszkę. Jestem posiadaczem depresjuszki mhm. i zdiagnozowane to zostało we mnie ta nie niezapraszana. Chociaż ja jej tak nie zapraszałem tym swoim czy, przepracowaniem, to tak bym się zastanowił. Hop, hop? Tak. E, no to to był marzec, a myśmy się próbowali chyba umówić jakoś na początku maja, a ja jeszcze byłem w dupałeczce czarnej, tam się zaczynały jeszcze, leki. Nie, jeszcze nie znaczy się I jeszcze nie znaczy tak, tak, jeszcze nie weszło. Się, jeszcze się nie odzyskałem. Aha ale w ogóle jeszcze nie brałem? Czy, czy to nie, jakiś początek, coś początek, że tam. Każdy, po tak, 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 i w ogóle, tak, 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 no. tak. I pamiętam, że zapytałem. A, a my mieliśmy się widzieć jakoś tak. za dwa dni chyba. I pamiętam, że powiedziałem ci, bo oczywiście wiesz, wymielony przez maszynkę szkoły teatralnej, no to przecież prędzej umrę niż tutaj no. nie dojadę i ci, ci nie zrobię i... śmiesznego programu no na te. przykład, nie? No. I zadzwoniłem do ciebie i zapytałem, jak, co, co, co ty o tym myślisz? Czy mam wpaść? Bo ja na przykład, bo, bo, bo zwierzyłem ci się, że mam tę depresję, nie czuję gotowości jeszcze, żeby o niej mówić. Możemy pokazać o terapii i tak dalej, a z drugiej strony myślę sobie: no, przyjdę i, i już wiem, że jest coś grubego, coś dużego, będziemy ten temat jakoś sztucznie omijać. I nagramy odcinek. I nagramy nie odcinek i wiesz, dokładnie. I ty powiedziałaś wtedy przepiękną rzecz, taką w ogóle, powiedziałbym trochę nie dzisiejszą, taką, myślę, że niewiele osób robiących swoją działalność twórczą, która ostatecznie też jest działalnością przecież. Yy, zawodową, powiedziałaś nie, nie, to w ogóle nie ma teraz opcji, po pierwsze to się umówimy na jakąś kawkę, zanim się umówimy na kanapę, na kanapę do mnie zawsze zdążysz, że teraz się sobą opiekuj, przynajmniej do końca maja. I to było takie o, takie, takie kochane. Dziękuję Ci za to bardzo. No i co z tego, że jest trochę później? Mamy książkę, tak. mamy wiersz, mamy jeszcze inne kolory do poruszenia, więc... No kochany, jest trochę później, bo też yy, jak Ty nagrałeś mi kolejną wiadomość, yy, że, no, że postanowiłeś książkę książce napisać o tej depresji i tak dalej, no to ja ją odczytałam i się nie odezwałam, bo, yy, bo to już był koniec maja, a uh -huh. ja wtedy już byłam... Nawet szukam określenia cały czas, czy nazwać to, że ja byłam w d***. Uh -huh. Myślę, że w to ja bywam co drugi dzień. Mhm. Ja byłam, nie wiem gdzie, w jelicie, po prostu mhm. krążę. Nie no, dramat, nie? No, ja to nazywam, e, nawet kiedyś m, powiedziałam terapeutycznie, no, ona tak popatrzyła na mnie, o co mi chodzi, bo to nie było upadek, to nie był słabszy dzień, to nie było potknięcie. E, ja nie wiedziałam, jakich słów użyć, by opisać, mhm. jak się czuję. Powiedziałam, że ja po prostu wpadłam w emocjonalną śmierć kliniczną. Mhm. No i tam była jakaś e, absolutna e, masakra i nasza wspólna znajoma nawet tak. Do mnie zadzwoniło, że ty słuchaj, no bo, bo Filip się zastanawia, czy ty się obraziłeś, powiedziałem mu, że ty jesteś w dół i tak dalej, i tak dalej. Tak. No, tak, to jest niezłe, że mamy um, wspólną znajomą i wymieniamy się doświadczeniami, <laughs> kto do jakiego lekarza, te, kto te, jakie te. leki i tak, i tak dalej. No ale dobrze że, e, że, dobrze, że nam się udało. I no i w sumie od tego końca tej książki chciałam, e, chciałam z tobą pogadać. E, na pewno jak z, wiesz, zaczynałeś się do niej zbierać i tak dalej, no to. Ta, ta debra tam już chyba tam krążyła Była, troszkę we i Dlatego krwi. nie mogłem się zbierać, Była. nie mogłem się zebrać. Bo to wiesz, nagle y, w ogóle ta książka mnie z tyloma rzeczami skonfrontowała, w sensie sam, już sam proces jej pisania, że ja, przyzwyczajony do tego, że z czymś się budzę, coś sobie czuję, biorę telefon, zanim mi oko wróci na miejsce, jeszcze poranne wiesz, spod kolana, to ja już to nagrywam, już to mówię, nie robię dubli, bo mi się nie chce, y, nie czyszczę ekranu, więc czasami jest brudny, robię napisy, wrzucam i po pięciu sekundach tam już jest akcja, jest y, gratyfikacja, jest rozmowa, jest odzew, jest czucie y, u osobnej osoby, z po drugiej strony ekranu. I co to jest kurwa, za pomysł, że nagle dzwoni do mnie ktoś i mówi sobie napisz książkę, tylko że mamy listopad, podpisujesz umowę, y, pisz sobie, napisz ją do końca czerwca, y, potem ją dostaniesz najprawdopodobniej do podtrzymania w październiku, czyli po roku. Mhm. I ja mówię, ale ja tak nie umiem, co to jest za proces w ogóle, jakie pół roku, przecież... I pamiętam, Ale za że mało czy za dużo, za, za dużo, wszystko za dużo. Ja potrzebowałem szybko już coś no to napiszmy, róbmy, wydajcie to od razu, żebyśmy, żeby mi już ktoś powiedział, czy dobrze, czy nie dobrze, czy tak. jest masakra, no. I yy, i pamiętam, że kończę słowami Filip w trakcie diagnozy ADHD mhm. Cembala. No to już nie jestem w trakcie mhm. diagnozy, tylko już ją mam i jestem 9 na 9. <śmiech> <śmiech> nie, I to mi dużo... 10 na 10. Albo jestem 10 na 9. <laughs> no tak. <laughs> Ale wiesz, yy, i to mi też dużo opowiedziało o tym procesie, że ja po prostu w styczniu napisałem pierwszy rozdział, nie, nie wiedząc jeszcze, że, że jest depresjuszka yy, i napisałem rozdział Niedzielne Myśli Przestraszające, ale on był taki, ja, ja uważam, że dobrze, że on tam jest, yy, bo on też daje taki kontekst mojego saudade, mojej tęsknicy takiej, którą mam od dziecka, spoko. Potem dwa miesiące nie byłem w stanie nic napisać yy, i w końcu mówię, no co się dzieje, przecież ja naprawdę chcę napisać tę książkę, mało tego, ta książka we mnie jest. Ja, ja tylko potrzebuję usiąść do komputera, nie brać telefonu, nic, z nikim się nie umawiać na kawę, po prostu zacząć pisać. Jak ja czytałem te wszystkie wywiady, kocham słuchać, jak pisarze mówią, ja znikam. Ja po prostu znikam, ja nie wiem, się nie myję, nie myję z ja, nie, tego. ja po prostu piszę, palę, są mnie nie ma, ludzi. a ja mówię, ja zazdroszczę, no bo ja po prostu, ja nie znikam, no jakoś chodzę po domu, coś udaję, sam przed sobą, że piszę, nic nie piszę, i w marcu usiadłem i, i, i mówię, no to coś napiszę. I napisałem jakiś taki w ogóle rozdział, że mówię, o to jak to będzie ta książka o ulgę, to powiedział, czarna dosyć mhm. ta ulga. Że ta ulga to jest tylko jedna i ona jest I nawet zostawiłem fragment tego, tego, tego rozdziału pod koniec, żeby ludzie też zobaczyli, gdzie też ja byłem, nie? Co to było moje, za, za moje piekiełko. I... No i potem w maju diagnoza pierwsza, czyli, mhm. depresja. Leki... I już i nasza wspólna znajoma, o której mówimy, powiedziała: Ja to zdanie często powtarzam mm. w różnych teraz rozmowach, ale też nigdy nie wiemy, kto akurat naszą posłucha. Tak. A, chcia, a wydaje mi się, że to zdanie jest takie, które często jest wątpliwością ludzi, y, którzy się zastanawiają, czy pójść do psychiatry czy psychiatrki, y, bo nie sądzę, żebym był w tym wyjątkowy. I zapytałem y, naszą koleżankę, która już była w swoim leczeniu: Ja wysłuchaj, a czy ty się nie bałaś, y, że jak wdrożysz farmakologię, to stracisz siebie? A ona mi odpowiedziała dokładnie to, co powinienem wtedy usłyszeć. Ona mówi: Odzyskałam siebie. I, I to było to. To był ten moment, że widziałem, może muszę pójść, bo ja już siebie nie poznawałem. Ja bardzo wysoko funkcjonowałem, bo musiałem te kredyty ogarnąć i tak dalej, więc ja dowoziłem, ale już miałem na przykład typu sytuację, że wiesz, że dzwonił do mnie ktoś, kogo kocham, za kim tęsknię, patrzyłem na dzwoniący telefon i mówiłem, przepraszam, nie mam siły ani słuchać, ani mówić. Bardzo cię kocham. I mówiłem do telefonu, mhm. który dzwonił. nie? A teraz już wiesz, że to jest, że jak mówisz do telefonu, którego nie odbierasz, to to, to jest znak, że coś. Teraz już bym wiedział, no, że to jest tak. No teraz już bym wiedział, że to już, to już, to już, to już w ogóle składały mi się klocki, mhm. nie? Że, że, że już widziałem gdzie, co było objawem. Na przykład powiedziałem, nie miałem nigdy tych myśli ostatecznych, mhm. y, ale na przykład miałem już tak, takie coś, kiedyś wyleciało mi z ust. Ymm, hmm, trochę się boję takich, wiesz, w tych czasach, tych, tych takich, no tych rolkowych, clickbaitowych no. rzeczy, a z drugiej strony no, to jest, mo to może być też mocne, bo, bo nie miałem tych myśli, natomiast wypadło mi kiedyś z ust takie coś, y, jeszcze przed leczeniem, że... Ale byłem bardzo zmęczony i myślałem, że to ze zmęczenia. Mówię, chciałbym przez tydzień nie istnieć. Czy nie, chciałbym, żeby mnie przez tydzień nie było. I tak to usłyszałem i zadałem sobie pytanie, no to znaczy, że co? To gdzie miałbyś być? I pomyślałem sobie, no nie chcę mieć takich myśli, bo ja nie chcę, żeby mnie nie było, bo ja kocham życie. Ale, już, ale nie umiałem tamtego życia żyć dalej. I yy, poszedłem do psychiatrki, potem się okazało też, no teraz skracam historię, bo też się okazało, że ADHD, które wyjaśniło mi w sekundę, że ja nie siadam do, do pisania tej książki nie dlatego, że jestem leniem, jak całe życie o sobie myślałem, tylko no jestem człowiekiem z ADHD, mój mózg jest nieneurotypowy, mam dywergencyjne myślenie i po prostu 100 razy szybciej, jakby, ale jakbyś mi dał wybór napisać wypracowanie na 15 stron czy oprócz warkę to bym Ci w sekundę pisał wypracowanie. Bo takie rzeczy zmywarkowe to mnie to w ogóle nie obchodzi. Ja tego nie umiem, to jest dla mnie za trudne i w mojej głowie trwa to 7 godzin, a oczywiście trwa to w porywach mm -hmm. 3 minuty, nie czy cztery. No ale gdybyś nie miała ADHD, to pewnie nie robiłbyś tego, co robisz zawodowo, nie? Dokładnie, to więc jest to jest, no... wiesz, jak wszystko, coś tak, za coś. Tak. Więc, y, więc to jest y, no to jest ciekawa historia z tą, ale też oczywiście bałem się o tym napisać, bo sobie myślę. Ktoś zaraz pomyśli, że... A no, dlaczego się bałeś? Co bałem co się i miejsc? nawet się tam zwierzę, no. że bałem się tego, że ktoś powie, o, z kolejnych chłopca, który już nie wie, co zrobić, to teraz będzie robił karierę na depresji, nie? i kopnie mnie w moje odkryte podbrzusze, bo noszę top z odkrytym podbrzuszem po prostu przed wami w tej książce. A i to by cię zmiotło? Eee, Taki komentarz jest nie, Bałem transzy? się tego, że mnie to... Zmiot... Teraz nie wiem, czy by, by mnie to zmiotło. Myślę, że teraz nie. Dzisiaj nie. Ale czy jutro nie? Tak. Jestem teraz bardzo zmęczony, może za 3 dni będę w takiej formie psychicznej, że tak, że mnie to zmiecie. Ale za 5 dni powiem, no chyba mnie p*** że daję komuś pilota do siebie, wiesz, jakiemuś po prostu y, człowiekowi z dupy, który wiesz, y, że, przepraszam za to powiedzenie, ale wiesz, jakiemuś, jakiemuś botowi z internetu, y, który będzie mi, który sobie nie zada trudu, żeby się zastanowić, co robię, ile lat pracuję na miejscu, w którym jestem, i wrzuci mi mnie do, y, wiesz, do szuflady z napisem kolejny chłopczyk z depresją. A napisałem o tym też, o tym lęku, żeby. Też, może, jak ktoś zna mnie z internetu, bo bardzo często ludzie piszą do mnie teksty pod tytułem: Jezus, Jak ty to robisz? Ty jesteś zawsze taki pozytywny. Ja mówię: W ogóle tego nie robię i w ogóle taki nie jestem. Mało tego, bo jeszcze można by było pomyśleć, że do internetu wrzucamy tylko te rzeczy, wiesz, które są uśmiechnięte, które są jasne, ale ja nie. Ja wrzucam też te swoje pęknięcia, więc może ktoś chciałby po prostu mnie widzieć takim. Natomiast, no ale też jest dużo tego poczucia humoru, wiadomo, to może zamedlić. Ale, yy, ale myślę sobie, że jest jednak o wiele większą wartością napisanie tego rozdziału niż yy, bycie zakładnikiem swojego lęku. No bo jeżeli chociaż z dwie osoby, które się wahają i tak sobie wiszą na włosku w życiu i wahają się czy pójść, czy nie pójść po pomoc i podejmą decyzję, że pójdą, to to jest hura. Mało tego, nie wiem czy to napisałem czy nie, ale to jest też, wydaje mi się, fajnie powiedzieć, bo dość dużo ludzi mi się pozwierzało, jak zaczynałem leczenie, że zobaczysz po dwóch tygodniach, po dwóch tygodniach, zobaczysz co się wydarzy, co się wydarzy, będzie taki strzał. Oczywiście, no, no jestem też dużym chłopcem i, i wiedziałem, że to, jest, że to nie może być, że za dwa tygodnie będzie strzał, bo jest to bardzo, każdy z nas jest inny, ta chemia jest inaczej wypłukana i z czego innego idziemy. Ale trochę się tak napaliłem na te dwa mm -hmm. tygodnie i tak jeden dzień miałem taki euforyczny i mówię no nie tak to będzie to to jest dzięki to jest, co ja to jest moje. dokładnie jest moje. po czym yy, było gorzej po dwóch tygodniach i to gorzej i gorzej i gorzej i wtedy poczułem że to ja wiedziałem że nie zrezygnuję ale wiem że to jest ten moment gdzie dużo ludzi rezygnuje bo się boi bo się go wystrasza bo coś się tam reguluje i to jest naturalne ale też wspaniała psychiatrzka, mądra yy, osoba, szczęśliwie wiesz, też się za, pozwoliła mi się skonsultować ze sobą i, i mówi spokojnie, możemy sobie tam centymetr tę dawkę podnieść i pani Filipie to jest ciągle bardzo krótko, czekajmy. Mhm. I muszę to powiedzieć, że, że moje... Mój Filip Symbal, który wrócił, to było półtora miesiąca. No właśnie, to jest. To jest, to jest trudne, tak, tak, to jest cholernie trudne. No, no jest na, taka naprawdę malutka grupa szczęśliwców, uh -huh. której bardzo szybko te leki zadziałają, tak. ale, no ale to są 6-8 tygodni. No. Dlaczego? To pytanie może się wydawać yy, głupie, ale uważam, że nie jest. Uh -huh. Dlaczego poszedłeś po pomoc? Dlaczego nie zaciskałeś dalej zębów? Dlaczego nie wziąłeś się w garść? Dlaczego e, zacząłeś się mazać? Dlaczego byłeś taki słaby? Wiesz, mm. o co mi chodzi. Co Krytyk, chodzi. Tak. Z... przez całe tak. życie, przez system spowodowało, że poszedłeś po prostu po mm. pomóc. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że już dostałem drugie życie przez te, dzięki tej terapii, którą zrobiłem sobie tam 10 lat temu. Około. Trafiłem na cudownego terapeuta, i ja już wiedziałem, wiesz, to jest taka droga trochę w jedną stronę. Jak już tam idziesz po siebie, no to już ci się trochę trudniej siebie oszukuje. I jak już widzisz, że jest, zaczyna być d***a, no to chwilę się poszukujesz, pozaciskasz, ale generalnie potem pomyślałem sobie, Jeżeli ja jestem panem, który mówi z internetu, nie bierz się w garść, weź się w ramiona, no to kartkówka z życia, Filipie Cambalo. Będziesz się brał w garść czy w ramiona? Nie zaciskaj zębów, zaciskaj za siebie kciuki. Nie bądź sobie kulą u nogi, bądź sobie kołem ratunkowym. No to wy... po pomoc. Po. pomoc. Yy, I szczęśliwe zbiegi okoliczności w postaci czynnika ludzkiego naszej koleżanki. Yy, ona mówi: słuchaj, naprawdę jest kiepsko, bo idź. Ja mówię: Wiesz, to rozważam to, rozważam to, yy, mam rękę na pulsie, yy, myślę o tym, ale nie wiem, czy to jest ten moment. A ona mówi: To jest ten moment, bo dzieje się u ciebie bardzo dużo dobrego, a ty gaśniesz. Ja cię znam krótko i już cię nie poznaję. I pomyślałem, że tak, że to jest ten moment. I oczywiście też zwierzam się w książce tego, że jak jechałem przez jeden z mostów warszawskich, mieszkam tu dopiero 6 lat, więc nie znam tych nazw jeszcze, mm. ale chyba to był poniatowskiego. I, I pamiętam, że jechałem i moi najeźdźcy w głowie raz dwa byli gotowi. I był tekstik, proszę, to gdzie nasz ten insta specjalista od życia się wybiera teraz? Co? Nie porodziłeś sobie? Mm, szkoda. I ja po prostu, ja rozmawiałem z, z tym głosem w głowie i mówię, że nigdy w życiu bym się nie nazwał żadnym specjalistą od życia, wręcz przeciwnie. Potykam się na tym szlaku, jak to w tej książce wybrzmiewa, mam nadzieję, dość często i sobie wstaję. I pamiętam, że powiedziałem sobie takie zdanie wtedy, że, że gdybym nie pojechał, że gdyby mnie w tym aucie nie było i nie jechałbym tam, gdzie jechałem, to byłbym hipokrytą względem tego, co mówię codziennie do ludzi. Bo jeżeli już daję sobie mandat do tego, żeby w ogóle zabierać głos i zabierać komuś minutę z życia dziennie, to, no to ja też, to mnie obowiązują dokładnie te same zasady. Wiesz, zapytałam cię o to, dlaczego poszedłeś po pomoc? No bo no jak, już, jak już robisz trochę w tym internecie, mhm. jak już trochę bardziej powiedziałeś, trochę ludzie zaczęli mówić wow, fajnie, mhm. faj, fajnie to ujmujesz. Już jesteś po, po terapii. Tak. Już zrobiłeś, zrobiłeś już y, pierwszy lowizm wtedy, mhm. nie? I że już tak, już dużo wiesz, mhm. dużo umiesz. No i, i co, kurwa, teraz? Mhm. Teraz iść. Ale jak to? Taka poracha. Ja na przykład mam y, strasznie się no sama y, dojeżdżałam, że ale co ty kurwa, program o zdrowiu psychicznym będziesz prowadzić, jak ty zaliczyłaś takiego zgona, że w ogóle teraz to trzeba usunąć to wszystko, mhm. schować się i no, no co, co ty tu mhm. się mądrzysz, że ty miałaś depresję, się wyleczyłaś, się wyleczyłaś, dalej nie dowiozłaś siebie, o siebie w ogóle wiesz. Mhm. No tak się dojechałam sama eee, myślę, że, że e, i, im więcej robiłam w internecie, im dłużej to robiłam, tym bardziej się skarciłam za kryzys. Mhm. Więc y, dlatego pytam o to, że ty y, głośno, głośniej mówiłeś, i co, i trzeba było pojechać tak. do tego psychiatr przez tak. ten most śmierć. No, no i miałem te myśli. No. Miałem oczywiście to samo co ty, tylko że myślę, że kiedyś by mnie to pokonało. To taka różnica. A dzisiaj wiedziałem, że nie mogę ufać temu głosowi, bo on tylko chce y, dostać się jak najszybciej do głównego kanału rozgłośnicy barskiej w człowieku i znowu przejąć stery. A to się nie może udać, bo ja y, myślę, że jak każdy z nas w jakimś sensie mamy wszystkie kody dostępu do siebie. Teraz też fajną rzecz mówi, bo wróciłem na terapię mm -hmm. <śmum> i poszedłem mm -hmm. na inną terapię do, do, do mojej y, pani doktorki. I yy ona powiedziała super rzecz, bo mówi, chociaż się trochę na początku z, z, zawstydziłem, bo ona mnie y, rozpoznała na początku, jak wszedłem do tego gabinetu i to mnie tak troszeczkę zawstydziło. Ale ona to zrobiła w taki super bezpieczny, komfortowy sposób. To nie było w ogóle na płaszczyźnie jakichś sensacji czy czegoś takiego zawstydzenia. Mnie w ogóle, jak się pan czuje? A ja mówię, jak wspomnienie siebie. I na tej terapii. Ym... A. Tak, co powiedzieć? Powiedziałem, że ja mówię, kurde, ona, ona sama mówi, no to pan wie, panie Filipie, to też pan wie i tak dalej. No właśnie, to, że to pan wiem, to skoro to wiem i to, to dlaczego ciągle się potykam w podobnych miejscach jeszcze? I ona tak na mnie patrzy z taką, taką czułością fajną i mówi, jest pan bardzo inteligentnym człowiekiem, błyskotliwym i sporo lekcji pan odrobił, ale pana krytyk wewnętrzny również. On też jest inteligentny. On też odrobił lekcję. I on też nie mówił już do mnie językiem sprzed 10 lat, bo bym mu powiedział please. To już się hmm. musisz bardziej starać, bo to już naprawdę jesteśmy w innym miejscu. On też ma te narzędzia. Więc uważam, że takie... Że takie ja bym się w życiu nie ustawił w pozycji człowieka, który wie i ma prawo mówić do ludzi w ten sposób, bo ja wiem, z jakich połamań ja idę i, i, i przez jakie idę cały czas. Cały czas. Do dzisiaj mam wątpliwości, oprócz tego, że strasznie się cieszę z tego z rozmowy, którą nagrałem chwilkę temu, i z naszego spotkania bardzo. Ale dzisiaj siedząc w tym pociągu, po ogromnie trudnym tygodniu w Szczecinie, po bardzo trudnym monodramie, który zrobiłem premierę, jestem wykończony i muszę tam jutro wracać, żeby grać dalej, a potem wrócić tutaj i zrobić premierę w sobotę w innym teatrze. Siedziałem w tym pociągu i mówię, no już się nie za w głowie za to, tylko mówię, Filipku, szkoda, że taka decyzja, bo powinieneś teraz yy, odpoczywać. I fajnie, że ci, powoduje, I fajnie, że ci działają tabletki. No. E, tylko, że teraz sobie myślisz, tylko że. To tabletki ci kalendarze nie ustawiają tak, sam. Dokładnie. Robisz, no. więc wiesz, więc... Ale zwierzam się z tego, dlatego że, że ja jakoś wierzę w siłę tych, 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 tego mówienia o kruchościach, o tych dupach. Tak. No. O tym, co Brené Brown, y, którą też kocham, ona mówi, to vulnerability. Nie? Że to jest takie coś w że my wszyscy, że równocześnie możesz być. Y, Dob tak jak na przykład często mi przyklejają taką łatkę na no ten dobry, czyli taki k*** słaby, nie? no nie, no to, no to zaproś mnie do, do, do rozmowy, to się zdziwisz szybciutko, gdzie się kończy moja dobroć, a zaczyna mo bronienie moich granic. Może sobie to odchoruje w domu, ale ty już tego nie zobaczysz. Więc ja myślę sobie, że, 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 że my mówmy po prostu o tym, bo, bo łatwiej się nam będzie zasypiało wszystkim i, 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 i trochę odczarowywało internet, bo uważam, że jest super narzędziem i można go dobrze używać. Tak? tak uważam, ale jest nadużywane niestety w bardzo różnych ale kierunkach. Ale masz tak, że. W proporcjach. Na, no właśnie, na tej karce plusów i minusów to, to jakbyś to ustawił. Ja mam, ja mam straszny kryzys teraz. Taki... Może, że z, może też. Kwa, że, te liczb, że liczby rządzą i że jakiś algorytm, którego w sumie to nie, on nie ma zasad. Wiesz, to jest, że to jest jakiś dziki zachód tak. jakieś niepisane mhm. umowy, zasady. Niesprawiedliwość ogromna, ogromna, dziwaczna, która mnie ocenia. Nie przez to, co ja mam w sobie albo w głowie, uh -huh. tylko no, przez jakieś coś, nie? Uh -huh. No, no pewnie byśmy się spotkali w uh -huh. tej rozmowie. Mam też takie, mam dużo zarzutów do, do internetu, ale myślę sobie, że y, trochę, trochę nie chcę strać do tego gniazda, bo od, od kilku lat ludzie piszą: Boże, gdzie ty byłeś? Jest taki głos, jest jak ty, ale jak ty uh -huh. A jak coś tam. Po, albo powinieneś grać w muzykalach z tym głosem, ja mówię: super, gram od 20 lat. Ale to gdzie ty byłeś? Ja mówię, no na z p... spodu, wszędzie chciałem wejść, ale było tyle zamkniętych drzwi, że całowałem się głównie z klankami. One I były dzięki internetowi. O i z różnych powodów. Na przykład e, przyjechałem do Warszawy i miałem po prostu. i Warszawa według moich profesorów ze szkoły miała się zesrać na moim punkcie, a się na mnie wysrała, po prostu okay. się pomyliły tutaj literki z przodu. Mm -hmm. Bo się bardzo szybko dowiedziałem, że, po, że kończąc szkołę, w której miałem tyle samo godzin aktorstwa, co e, wyższe szkoły teatralne, plus. Dużo śpiewu i plus dużo tańca, to się okazało, że ja nie jestem aktorem. No bo to była szkoła w Gdyni, a Warszawa tak. nie lubi Gdyni tej szkoły. Nie. No, nie. I się dowiedziałem, że ja mówię, dobrze, a czy ja mogę dostać szansę? Czy ja mogę być zaproszony na przykład na zdjęcia próbne i postawienie mi przed kamerą? Tylko tyle. Czy może się okazać, że jestem spoko? Nie. No ja ha. Okay. I skąd miałeś siłę w sobie, żeby wiesz, nie, nie rzucić tego w cholerę. Ja chyba nie umiem ja nie odpuścić kiedy... pa... tych marzeń tego wszystkiego. Tak. No, wiesz, Pamiętam, że któregoś razu jak ileż przed premierą posanki lowizm, no. no. yy, yy, moja przyjaciółka, taka kochana, najkochanza no na świecie mówi do mnie: Zobacz, kochanie, zrobiłeś to, zaraz będzie ta premiera i tak dalej. A ja się tak tego bałem i tak bardzo się bałem, że znowu się coś nie uda, bo to się tak bardzo byłem przyzwyczajony do tego bycia panem od odpadania w ostatnich etapach. Od tym, że jeszcze nie ty może kiedyś. Że ona mi mówi, zobacz, udało się, zrobiłeś to, wypuścisz to, a ja się przy niej rozpłakałem i tak mówię, do niej wiesz co? To, taką piliśmy kawkę online i mówię, a ja mam największe marzenie, żeby to już wypuścić, żeby to się spektakularnie kurwa, nie udało jak zwykle i wy... już nie wstawać. A, tam, a bo ona mówi, jest Cię tak podziwiam, że tak się przewracasz i wstajesz i wstajesz i się przewracasz i wstajesz. A ja miałem jakiś taki dzień, mówię, z... a ja bym chciał. Już nie wstać. Ale nie, że nie wstać, mm -hmm. w sensie nie żyć, mm -hmm. tylko już odpuścić sobie i powiedzieć dobra, no po prostu może sobie ten talent wymyśliłem, może go nie mam, a może to nie jest wystarczająco duży talent, a może, a może po prostu, bo to jest też historia i o tym chyba też napiszę kiedyś książkę, albo chociaż felieton, że my znamy w większości tylko te historie, które się udały. A ile jest historii, które się prawie udały, ale się nie udały? Mnóstwo. Wszystkie nominacje. No dokładnie, ale wiesz, to jeszcze nominacja. No, tak, 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 to jest dobry kierunek, ale nominacje to znaczy, że Ty już jesteś gdzieś zo tak. zobaczona, uw uwidziana, jakby się u mnie na wsi powiedziało. A, a ilu jest wspaniałych, niewidzia niewidzialnych aktorów pozamykanych w teatrach, garderobach yy, albo wspaniałych, nie wiem. Lekarzy, nauczycieli, mhm. którzy są po prostu gdzieś tam w oddolnej inicjatywie, wiesz, mieszkających w małej miejscowości, że moja mama była taką całe życie nauczycielką, która po prostu ponad siły pracowała, miała na ten zawód na maksa. Będzie smutna, że przeklinam, no ale, no ale już wszystko kochana, już mi wybaczyła. Natomiast yy, ona mnie naprawdę zaraziła takiej pracy z pasją, ale też była przez wiesz lata yy, taka, no. Umiarkowanie nagradzana, a potem nie dostała któregoś roku jakiejś tam nagrody, która się jej bardzo należała, bo... Yy, no bo, no bo, no bo rzeczywiście bardzo, bardzo pracowała, po czym usłyszała, że no nie dostała Pani nagrody w tym roku, no bo nie mogę Cię nagradować, Pani. No dobrze, to komu? To, 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 po, to po Zobaczmy te nasze osiągnięcia, przyłóżmy je do tego. Do no Pani wierzę że Pani się należy, ale no, 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 no nie można tak zawsze, Pani, nie? I sobie myślę... To jest też niesprawiedliwość. To, to nie jest tak, że tylko ta niesprawiedliwość, mhm. ten, ty wiesz, wiesz, że ona jest A nie to, masz takiego internet... w... teraz, że dobra, tyle lat mnie y, po prostu gnoiliście, odrzucaliście mhm. i tak dalej. Ja po prostu poszedłem po swoje, wyszarpałem i nie drzwiami, i to oknem. Mhm. I sobie po prostu to okno zajebiste zrobiłeś, zrobiłeś absolutnie swój styl y, w internecie. I, i, I masz takie teraz ja, i nie masz takiego. Po ucie, że odzy a odzywają się ci, co kiedyś, wiesz... Ci się powoli odzywają, no, ale ja mam tak. przewrotnie takie, 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 takie marzenie, ale tylko że muszę mieć czas, mhm. teraz jeszcze nie mam tego czasu, ale chciałbym yy, wyprodukować serial, może do internetu i pozatrudniać sporo moich yy, znajomych, którzy, mhm. którzy też nie usłyszeli, że ty. Bardzo bym chciał. Wiesz co, mam bardzo duży bigos w sobie emocjonalny, mam dużo radości, jestem od tygodnia na jakiejś takiej planecie, gdzie jest dużo szczęścia, mm -hmm. dużo satysfakcji, bo mi się te premiery nałożyły, z jednej strony ta książka, z drugiej strony monodram, bardzo dla mnie trudny, ale przepięknie też przyjęty i ważny. Wydawało mi się, że nie będę go lubił grać, bo tam bardzo dużo czynników było na nie, a nagle mam pierwszy k**wa raz w życiu tak, że mam takie, czy ja już mogę to zagrać? Czy ja już mogę to dzisiaj znowu opowiedzieć? A nie wychodzę bez lęku na tę scenę. Mm -hmm. A z drugiej strony ta książka, bardzo się bałem, no bo się bałem, bo jestem zlękowa, co ludzie powiedzą, w sensie takim, czy poczują, czy jednak nie powiedzą, a, z jakiś doradca, albo czy się za bardzo nie odsłoniłem, a ludzie mi piszą, i to, co ty powiedziałaś, i to jest największy dla mnie, przysięgam komplement, i największy. Szcz... Komplement, nie pasuje mi to słowo tutaj. To jest największe szczęście dla mnie, że ludzie piszą, czytam ciebie. Niektórzy nawet piszą, słyszę Twój głos w głowie, jak to, ten, jak to czytasz. I czytam Ciebie, i jestem z Tobą na tym szlaku. Jestem z Tobą w Twojej historii, ale jestem równocześnie w mojej historii. Naprawdę pamiętam moj, mój czas ze szkoły, pamiętam moje lękowo, pamiętam moje Wyspy Zielonej Beznadziei, pamiętam y, moje, y, moją niezgodę na powiedzenie: zostań najlepszą wersją siebie, i tak dalej, Więc to jest takie dla mnie te, no, ogromna radość. Ogromna. Bo stwierdziłem, że może takie napisanie książki. Ja trochę, ja trochę miałem problem, więc gdzie mnie ten szlak wiesz, zaprowadzi, nie bo Czy mnie szlak nie trafi? A trafiał mnie, wiesz, zanim, zanim się zabrałem, bo mówię, no przecież tak, no nie chcę pisać żadnej biografii, no bo trochę to nie jest moment. Z drugiej strony. Ja muszę opowiadać przez siebie, bo jestem jakimś też trochę opowiadaczem, po prostu, nie? Więc opowiadam przez siebie, ale gdzieś tam poruszam takie tematy, tak jakbyśmy poszli na kawę, czy my z słuchaczem, słuchaczem, z osobną osobą, to byśmy też gadali o tych rzeczach, bo one mnie palą, one są dla mnie ważne. I ktoś na przykład, kogo te, te tematy dzisiaj nie grzeją, powie: no Spoko książka, może ciekawy język, ale to dzisiaj nie jestem ja. Ale wierzę i dostaję taki, taką zwrotkę, że no jesteśmy wiecie, nawet, nawet jeszcze nie tydzień po premierze, a już jest naprawdę pięknie. Nie no wiem, a jest? dostałeś... Um, Jakiś pier... No. Nie dostałem słownego, ale zrobiło mi się strasznie przykro jak bo tak oczywiście też nie będę, nie będę udawał, że nie patrzę na te wiesz, rankingi, że ta książka tak tam poszybowała i tak dalej, to mi robi. I już też się nie chcę za to z... Po mhm. prostu cieszę się, że moje dziecko, które jest dopiero co wiesz, porodzone, sobie fajnie radzi i ludzie pokochali. Ale wszedłem na stronę piku i zobaczyłem, bo tak długo że długo. No kilka dni miała tam te 5-0 w tych gwiazdkach. I nagle patrzę, że jest tam jakieś było 4-3. A to już, a już zasypiałem, bo już musiałem rano się obudzić na wywiad coś tam. I nagle patrzę, że ktoś kliknął jedną gwiazdkę. I zrobiłem się tak przykro. Mówię kda serio. Napra mam nadzieję, że ulżyło. No, tak. I zrobiło mi się przykro, ale to tak dziecku się zrobiło przykro, że wiesz, że tak bym, po prostu, to tak jakbym nie wiem, ciebie lubię i bardzo bym nie chciał, żeby ktoś ci powiedział na ulicy, ale jesteś brzydka, nie? Bo, bo, bo nie jesteś, bo wiemy, że jesteś piękna. A ktoś na przykład, kto ma zły dzień, po prostu chciałby ci powiedzieć, wiesz, to było mi przykro, bo ktoś ważnego dla mnie człowieka tak potraktował. No, wiesz, to co tak mam z tą książką. Jakby jak ktoś powiedział na przykład, że jesteś brzydka, to miałabym, to naprawdę bym mi się nie przejęła. Jasne. I e, jak czytam taki komentarz, że wiesz, wyglądam, jakoś, to mam to w dupie, ale jak, no, bo Boli, jak ktoś mnie jakoś merytorycznie. Dzisiaj miałem taką, no, taką więc sytuację. Więc merytorycznie pytam. Że nie, merytorycznie jeszcze takiego, i, no. że wiesz, że ktoś kopnął mnie tak. na przykład. Miałem taką sytuację. To może boleć jak cholera. Nie, nie, no. nie miałem taką sytuację, tylko akurat, ktoś, akurat te dwa teksty były takie, że ktoś dotknął czegoś, czego będę bronił hmm. jak lew, więc tutaj jest spoko. Bo na wieczorze autorskim jedna pani wstała, bardzo fajnie mówiła o książce o treści. Rzeczywiście, że bardzo szybko się jakby dała zaprosić i poczuła rym ale ja byłem przygotowany, że te tekściki będą leciały. Mówi, ale na początku no tak nie mogłam z tych zdjęć. Po prostu czytałam i zakrywałam te zdjęcia ręką, żeby na to nie patrzeć, bo to mi tak nie korespondowało. Ale wie pan, potem czytałam dalej i dalej i dalej i tak ta ręka z tych zdjęć mi się zsuwała i potem właściwie wróciłam obejrzeć te zdjęcia i pomyślałam sobie, że są absolutnie dopełnieniem tej książki. A wczoraj, przed, czy przedwczoraj przed, po premierze rozmawiałem z takim panem, który też y, przedstawił się jako pan, który miał swoje wydawnictwo. Wydał bardzo dużo książek. I w ogóle też, też jakoś to była ciekawa rozmowa, bo tak starszy pan szedł i mówi tak, był na końcu kolejki, wyczekał bardzo długo i mówi tak, nie przychodzę pana komplementować. Ja mówię, rozumiem, spektakl, który przed chwilą zobaczyłem, wybitny, bardzo, bardzo panu dziękuję, bardzo ważny, super, że pan ten temat poruszył, świetnie pan zagrał, bardzo dziękuję. Ja mówię, okej, okay, dziękuję i tak czekam, kiedy będzie ten, no bo nie przychodzę pana komplementować, to było duże. Książkę również przeczytałem fragmentami. Fragmentami jest to literatura wybitna. Ale zaznaczył że fragmentami, żeby coś tutaj, żeby Hold your horses. Mm -hmm. eee, a tam przy fragmentami, fragmentami coś tam, to, to z wrażenia tutaj rzeczy lecą, tak. Ja, ja, ja się tak wiesz. Tak, czekam napięcie, po prostu, dokładnie, no? napięcie. I, coś, i Włosy masz I, pan mówi, chuj, i czy właśnie co? mu i powiedział, że ale te zdjęcia to jest ogromny błąd wydawniczy. Ja mówię, to ja pana tutaj, tutaj panu z chwileczkę zrobię przemyślniczek i, i, i przecineczek wypowiedzi, ponieważ nie jest to błąd wydawniczy, tylko jeżeli pan chce to nazywać błędem, to jest to mój błąd. Nie biorę tego słowa do siebie, dlatego że te zdjęcia, to jest, ja siedziałem naprzeciwko niego w, ce, w cekinach, wiesz, w butach, wymalowany, wiesz, w, w, na bankiecie i mówię do niego, wie pan, ja nigdy nie byłem bardziej przebrany niż, ta, bardziej, bardziej nie przebrany niż teraz. I te zdjęcia, ta sesja, to jest mój ukłon i moje przytulenie siedmioletniego chłopca z Buczkowic, który yy, wiedział, że nie może pozwolić na to, żeby zamknąć się w szufladzie z napisem takiego Cię chcemy, takiego Cię rozumiemy i takiego Cię polubimy. Ale nie miał narzędzi, bo był dzieckiem. A ten a tutaj mówiłeś, ma. Uh -huh, a jak mówiłeś do niego te słowa, to miałeś tak, że. Ci, ci, gorąco ci było w środku? Tak, z mi by, by był taki zacisk, ale, bo, ale było super, bo on, to, bo on uh -huh. mówi, to jest ciekawa koncepcja. Wiesz, został w swojej takiej, uh -huh. w swojej takiej narracji, wiesz, no człowieka widać taki światły, fajny facet, ale przyjął to. W sensie przyjął to, mówi, to zmienia postać rzeczy. I podziękował mi za rozmowę i poszedł. I to jest kolejne moje marzenie. To jest jestem też naiwniakiem, ale, ale strasznie bym chciał, bo ja nie wiem, bo wydaje mi się, że kiedyś myśmy to potrafili bardziej niż teraz. Ale marzyłbym o tym, żeby nam przyszło żyć yy, w kraju, gdzie potrafimy się ze sobą nie zgadzać, że, że możemy mieć takie, że nie potrzebujemy się z***ać mm -hmm. w rozmowie i wykrwawić nawzajem, bo przecież się nie przekonamy, ale żeby było takie, wiesz co, mm, to ciągle nie jest moje, spoko, masz tak, ja mam tak idźmy dalej, albo idźmy dalej z rozmową w inne tematy, bo tam mnie tutaj, to tu, tu mnie nie się, że musimy tego nie dożyć. Ja, no, ja jestem może. taka, wiesz, raczej Rozumiem. szklanka do po, o, o, w połowie pusta, niż tam do, Rozumiem. do połowy pełna Rozumiem. może. Rozumiem. Ale wiesz co, dla mnie to, co powiedziałeś temu panu i w ogóle obrona siebie jest kurwa, takim aktem odwagi. Znaczy tak. to jest po prostu, wiesz, to może się wydawać komuś no nie no, obroniłem się, nie. Tak. To jest tak cholernie trudne. Dojść do tego, nauczyć się tego, żeby nie dać się, wiesz, z... zglanować, tak. nie? żeby nauczyć się po dorosłemu tak. stawać i mówić, może pan tak uważać. To jestem za sobą. Jezus, Moja jest, decyzja. No, to jest, ale, ale to jest, to jest po prostu jak matura, taka... Rozszerzone z ja to takie, wiesz, no. kartkówki z życia, nie? To, no. to są takie kartkówki z życia. I totalnie tak uważam i powiem Ci, że gdyby Tobie i Tobie, osobo wspaniała, jeśli nas teraz słuchasz, a raczej nas słuchasz, skoro to usłyszałaś, co powiedziałem, więc e, myślę sobie, że gdyby mi się marzenia spełniły wtedy, kiedy marzyłem, żeby się spełniły, to bym się po trzech sekundach wyprowadził z tych marzeń. Bo byłem motylem, którego wystarczyło dotknąć za skrzydełko żeby już bym nie poleciał. Połowa tekstów, które teraz dostaję, by mnie zabiła. Ja nie mam dużo hejtu. Mhm. To, są, to są naprawdę promile. Natomiast yy, no, zdarza się jakiś siarczysty i yy, nie byłbym gotowy się bronić, tak jak dzisiaj jestem. Bo też mam takie poczucie, jakoś to mi pomaga, pomaga mi to w obronie, że yy, myślę, że broniąc siebie wtedy też... Yy, bronię innych, którzy nie mają tego głosu, który ja mam. Na przykład czasami zdarza mi się odpowiedzieć filmowo jakimś hejterom i, i wtedy specjalnie to tak rozszerzam, żeby dawać kontekst, nie tylko, że to jest o mnie, bo ja sobie poradzę, ja mam narzędzia jakieś tam, albo sobie nie poradzę, jeden dzień popłaczę. Ale proszę pamiętać, że po drugiej komenta stronie komentarza na przykład może być jakiś młody człowiek, któremu życie wisi na włosku i to będzie ten komentarz, który zadecyduje o losach tego dziecka. A może to będzie twój wnuk, którego można zdjęć, bo przeczyta komentarz babci w internecie. Więc tak sobie o tym. Mhm. A taki myślę. dzień y, pod tytułem Polażej popłaczę to jest to cenne narzędzie dla ciebie? Znaczy no, mhm. miały się od zawsze, czy też. Od zawsze, dużo okay. płakałem. Potem długo nie płakałem, jakoś mhm. mi się te łzy przyblokowały. Mm, ale tak, ja jestem bardzo emocjonalny i, i, i wierzę w siłę płaczu. I tak strasznie się cieszę, jak na przykład. Y, Czasami widzę, mój tata się wzrusza i widzę, że go to tak zawstydza. I mam takie tak, mam taki bunt do świata, że ktoś tym facetom to robi, kurwa, że w wieku trzech lat im odbiera po prostu mm. przepustkę do emocji i do łez i do smutku. wiesz, Ale teraz widzę, że sobie to coraz bardziej daje pozwolenie, ale myślę sobie, że jeszcze duża droga do takiego, bo, bo kobiety rozwalają system, jeśli chodzi o. Roz patriarchatu. Faceci w swoim tempie. Oczywiście, wiesz, każdy uogólnienie. Nie ma czegoś takiego jak okay. kobiety i faceci. No, jest ta kobieta robi to, a tamta będzie strażniczką patriarchatu. Ten facet sobie przepięknie przepracuje emocje, a ten jeszcze nie. Każdy ma swoje tempo, ale, ale chciałbym, żeby to społecznie się przesunęło, żebyśmy mogli być... Tak jak piszę w tej książce, ja absolutnie jestem fanem y, żołnierzy, którzy bronią granic, y, albo y, y, sportowców, którzy osiągają wiesz, wielkie rzeczy. To nie jestem ja. Mój, ja jestem z innego kruszcu, ale uważam, że dzisiaj ja, taki jakim jestem, też mam miejsce i też mogę zrobić centymetr dobrych rzeczy i chcę robić. Ale równocześnie nie chcę rezygnować z tego, że chcę sobie też pośpiewać, że chcę być aktorem, że może sobie książkę napiszę. Bo jestem twórcą i chcę tworzyć. Nie chcę przepraszać za to, że mi się wymarzyło być twórcą. Wyczekałeś to, nie? nie. Wywalczyłeś? Wyczekałeś? Wypracowałeś? No. Wypracowałem, ale wypracowałem to, myślę, że taką, jakbyśmy się przyjrzeli temu słowu, mhm. wypracowałem, to bardziej bym tutaj szedł w kierunku, że terapia, mhm. niż ta taka praca stricte Zawodowa. emerytoryczna, chociaż mhm. też ona wiadomo, że wiesz, że robiłem to, nie? Ale no... Na przykład parę lat temu to bym Ci odpowiedział na pytanie, jak powiedziałeś, by wyczekałeś, to, to bym Ci odpowiedział, chociaż w środku bym miał takie, mm. że nie, to bym powiedział tak, żeby Ci nie było przykro, bo bym sobie pomyślał, że to Ci robi przykrość, I jak że to... ja muszę się z tą zgodzić. Kiedyś się zgadzałem z każdym, mm. chociaż było po, nie po mojemu. Byłem takim fifkiem, takim fifim. Mm -hmm. Fif jak się zawsze zgadza na wszystko. Bo, bo było, było dużo ma... ludzi wtedy dookoła, a jak jest dużo ludzi, to znaczy, że, że jestem fajny, prawda? Jak no już tak, tak stoję na palcach tak, całe życie. Tak, 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 no. A teraz jest dużo rzadsze boisko dookoła mnie. No. I super. Ja tak, wiesz, tak jestem, że się tak uśmiechnęłam, niby, niby że mnie to rozśmieszyło. Uh -huh. Długo mnie rozśmieszyło, bo dzisiaj miałam terapię uh -huh. i y, y, jakaś gadka a propos tego, że no, czułam się chora na maksa, uh -huh. ale nie odwołałam rzeczy. Dlaczego? No Boże, ktoś się obrazi, rozczaruje, zawiodę. W ogóle tam nie było o moim zdrowiu nic, nie? Tylko, że no nie wypada. No i świat się... Co strasznego się stanie? No ja wiem, że nic, ale ten dzieciak tego nie był w stanie, wiesz, odwołać, nie? Więc to jest takie... Ja doskonale kumam, że ty byś mi odpowiedział, tak... Żeby się z panią zgadzać. No bo, wiesz, no, żeby tak w ogóle wejść w polemikę albo bronić czegoś, to trzeba coś mieć jakieś ustrukturyzowane chyba, nie? A poza żeby tym, mierzyć. zobacz, tak, a poza, totalnie, a no. poza tym, zobacz, no to właściwie ja się nie muszę w ogóle przed tobą bronić, tak, bo ty tak, mnie nie tak. atakujesz. Tak. Ty mnie tylko zapytałaś. No. Wyczekałeś. Chyba bardziej niż wyczekałem, wypracowałem. No. I też sobie myślę, że ja bym tak strasznie chciał, żeby się, żeby... Coraz więcej z nas decydowało się na, w ogóle na rozmowę, na uprawianie rozmowy, ale właśnie nawet tej, a może zwłaszcza tej z zaciśniętym żołądkiem, ze spoconymi dłońmi, z drżącym głosem, bo, bo, bo życie jest też o tych rozmowach, I, druga, i tam jest po drugiej stronie tej rozmowy, tak jak po drugiej stronie strachu, są te najfajniejsze rzeczy to po drugiej stronie rozmowy jest szansa, będzie porozumienie, nie? A bez rozmowy, jak nam jeszcze sufluje do ucha na przykład duma, mhm. no to tracimy sobie te relacje, no bo... A ty masz taką ten? Dumę? No. Mam ją już pod kontrolą, ale okay. myśle, że, że, myślę, że... Wiesz, ja nie jestem astrologicznie jakiś tutaj yy, szczególnie... Yy, moja wiedza nie jest za duża, też chyba niekoniecznie w to wierzę, ale jestem lwem z ascendentem w lwie. Co podobno oznacza, i ja czuję, Aha. jeżeli to jest iść po literach tego znaku zodiaku, to ja wyraźnie czuję, że, ja, że jestem lwem po prostu na smyczy całe życie, bo ego by mnie raz dwa po prostu, wiesz, wy***ło na inną orbitę. I myślę, że kiedyś byłem dumny człowiekiem, kiedyś się obrażałem. O, bo nie potrafiłem się konfrontować. No bo to jest Bo to no. się wolałem obrazić. No bo to I straciłem trudne, parę relacji w no. ten sposób. Tak? Mhm bo to jest y, trudne się skonfrontować. Y, ale dzisiaj wiem, że kurwa, No, że, że tam nie trzeba. ma nic złego w konfrontacji, no. ale, y, ale to jest no bo im z im takiego się to lęku. się tego, tego, no... no, Ilu z nas się tak. urodziło w domu, gdzie były rozmowy? Takie... Ale ty miałeś spoko dom. Ja miałem bardzo jako spoko miałeś rówieśników. Tak, ale miałem, wiesz, ale spoko dom to też nie znaczy, że dom, że gdzie żeśmy po prostu prowadzili dyskusje i tłumaczyli. Na przykład, wiesz, ciągle pochodzę z, wiesz, z pokolenia, Teraz uogólniam, ciągle uważam, że uogólnienie jest pułapką, ale tak mi się wydaje, że no trochę sobie dam tutaj prawo do tego uogólnienia, że my z tego pokolenia lat 80. i jeszcze myślę kawałka 90. jesteśmy z domów, gdzie rodzicowi by prędzej język utknął w gardle niż powiedziałby do dziecka, przepraszam, zagalopowałem się. Rodzice budowali swój autorytet na tym, że nie przepraszali, w związku z tym dziecko wystawiało swojej intuicji powoli walizki za drzwi. No bo skoro ja wiem, że mam rację, a mamusia, czy, czy tuś, najważniejszy człowiek na świecie, mówi mi, że nie mam racji, bo on ma rację, bo tak. Bo tak. To jest no to, argument dzieciństwa, bo tak. No to albo ja ci tak mówię. Mhm. Bo jesteś moim dzieckiem. Bo tak i bo nie. Tak. No. Ale dlaczego tak mówili? No bo niespodzianka, ktoś tak. im tak mówił, albo ktoś do nich w ogóle nie mówił, bo byli weteranami powojennymi i była i, była jakaś to ta, i szli z jakiejś wielkiej ciszy. Ale nie? to nie jest ogólnie, znaczy to jest. Tak było. Tak było, to jest pokoleniowe... Ale To się zmieniło moim zdaniem, tak. bo widzę jak chodzę po domach no. teraz, moi, tak jak domokrążca, domu mhm. krążca pod moich przyjaciół, po z... dokładnie, <laughs> i widzę jak wychowują y, bliscy mi ludzie swoje dziecko, no to tam tamte słowo, przepraszam, lata jak oszalałe. I to jest super. No. No ale dlaczego? No bo mają narzędzia, no i tak. odrabiają lekcje, no i wszyscy idziemy, wiadomo, tylko też w tej książce napisałem takie zdanie, że, znaczy taki chyba rozdział, czy podrozdział, że przewaliło się w ze skrajności w skrajność, bo tak, nasi rodzice nas wychowywali w czasach, kiedy narzędzi nie było praktycznie żadnych, może jakaś jedna książka. Ale generalnie nie było narzędzi. I nagle my, jako to drugie pokolenie, żyjemy w czasach, gdzie jest za dużo narzędzi, mhm. za dużo twórców i, za, i, i to takich narzędzi wykluczających się, że możesz przeczytać pięć książek i zwariować. Mhm. Bo masz pięć różnych modeli wychowania. miałeś tak, że tak się zacząłeś hapać po prostu, zacząłeś, y, chapać po prostu mhm. podcasty, książki i wszystko. Ja miałam to samo. Że tak. Kur chłonęłam po prostu, mm -hmm. a im więcej czytałam, tym potem miałam więcej żalu do siebie, że. Przecież już tyle przeczytałam. Tak. To dlaczego ja tego jeszcze tak. nie umiałam wdrożyć? A teraz mam taką. Miałem takie coś, że już ci głowa, na przykład miałeś takie no. dobre, nie mogę na chwilę słuchać podcastów takich tak. rozwojowych, bo p wolna tak, zaraz, jak jeszcze tak. usłyszę, że może, może potrzeba, żeby. Ja już też miałem potrzeba takie. Potrzeba i granica, to miałam do, do p tak. To też jest okej. Okay. Tak. To ok. I słuchaj, zaczęłam y, i rzuciłam te stand-upy w uh -huh. cholerę. Y, stand-upy. Rzuciłam podcasty uh -huh. y, rozwojowe i zaczęłam słuchać y, stand-upów. Uh -huh. Stwierdziłam, że muszę się po prostu... muszę się Trochę No uh -huh. Tak samo z, y, zostawiam książki, nie czytam, tylko uh -huh. czytam tak, wiesz, jakby zawodowo, jeżeli uh -huh. współpracuję uh -huh. albo recenzuję. Uh -huh. I po prostu literaturę piękną czytam, bo, bo kocham literaturę piękną, uh -huh. bo kocham sobie tam włosy podstawiać Ta -a 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 pod tych ludzi, sobie ich wyobrażać i tak dalej. Y, no, ale je, w związku z z tym, że ja mam albo 0, albo 1, połóweczki mnie nie interesują, uh -huh. no to albo całą po prostu uh -huh. do końca Spotify'a dojechałam i wszystko przesłuchałam, albo nic. Rozumiem. Nie? I to jest straszne, bo A ja mam je... 0,1 jest to najgorsze, jestem w każdej dziedzinie życia, robię sobie 0,1. I mnie to strasznie męczy. Tak się boję tego złotego środka. Znaczy nawet nie złotego, tak uh -huh. się boję środka. Uh -huh. Tam nie byłam, bo, bo to, ja umiem obstrzymywać skrajności. Środek moim zdaniem ma złą prasę. Tak. To też napisałem w tym, tym rozdziale, że, że pamiętam, że narracja zwycięzców, jaką pamiętam mm. z dzieciństwa yy, z Bravo, czy jak mm -hmm. yy, żeśmy się zaczytywali, była taka, że dobrze było myśleć na zasadzie u mnie albo grubo, albo wcale. Mm -hmm. Ja nie uznaję półśrodków. Um, u mnie są radykalne cięcia. Ja przykleiłem do siebie no. te zdania. No i mówię, no bo, no bo tak, nie wierzyłem, że taki ja cembalat wystarczy. No to będę tak, jak ci zwycięzcy, będę polił te farmazony, które nie są moje, w które nie wierzę. I uwierzyłem, że ja właśnie kocham wielkie kroki. Po czym niespodzianka, stałem w miejscu pół życia, no bo wielki krok się bałem zrobić, a gardziłem małymi. I nagle, jak się przeprosiłem z małymi, przy wychodzeniu z więzienia pod tytułem opinia innych ludzi, na coraz dłuższe przepustki, to się okazało, że małe kroki robią wielkie dystanse. I, i teraz uwaga, ładnie to zabrzmiało. Jakbym już posiadał jakąś tak? wiedzę i przepustkę. A ty po prostu tylko umiesz ładnie mówić. A ja to też nie, ale, ale wiesz, ale no. to, to też trochę tak jest. O Jezus, ale Jezus, Ale trochę, Ale ma. trochę tak jest, ale trochę tak nie jest. Natomiast y, zdarza się, naprawdę, że znowu jestem w tym. Nie? I też ostatnio słyszałem od mojej terapeutki, pani Filipie, gruby perfekcjonizm. Gruby. Ja wiem, co jak co, no ale tutaj się akurat pani nie udało, bo. E, bo ja jestem, bo ja naprawdę, ja jestem wielkim leniem, mm. więc ja nie perfekcjonizm. Ona mówi, no nie mógł pan teraz bardziej potwierdzić tego, co powiedziałam. <laughs> tak? I jak mi to zaczęła tłumaczyć no. i mówić, no, no, no to wiesz, bo żeby było jasne, ja mam turbo tendencję do zero-jedynkowa, ale widzę, że pachnie mi wolnością i czymś ciekawszym, jak udaje mi się z tego wymeldować, na chwilę chociaż. I wtedy się robi tak, mówię, kurde, rzeczywiście to mógł, Może jakieś. No przecież to jest jakieś. K*** surrealistyczne, że jest ta książka. Żeby było jasno, ja myślałem, że. Ja w ogóle myślałem, że jakoś się rozpłaczę, jak ją przeczytam, mm -hmm. czy, 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 czy coś. A ja do dzisiaj mam tak, że tak na nią patrzę, i jeszcze. Oczywiście to mnie wzruszyło, jak ją dostałem, ale, ale mam takie, kurde, naprawdę? Ale to się wydarzyło, bo, bo, bo ja się sobie wydarzyłem, bo ja zacząłem za sobą stawać. Bo ja idąc na egzamin z prawa jazdy po 20 latach, mówię tak. Z jaką narracją ja tam idę? Bo tak, narracja zwycięzców, że idę, zdaję, to mam, to bo jeszcze mi moi instruktorzy mówili, że znam za pierwszym razem. Co ja mówię, proszę, nie mówcie mi, no. bo to mi daje tylko presję, yy, bo was zawiodę, no bo przecież jestem też tym, który nie może zawieść nikogo, no. prawda? Także siebie mogę, ale mhm. wszystkich no innych tak, no. nie. I. No i tak stoję przed tym lustrem w dniu egzaminu i tak, no nie, narracja zwycięzców powiedziałaby, idziesz, zdajesz, masz to, rozwalasz, mówię, no nie jest to moja, nie, nie, nie przekonam się do tej narracji, podziwiamy się, ktoś się ma, podziwiamy się, komuś to działa zajebiście, mi to nie działa. No albo druga narracja, którą sobie implementowałem całe życie, się nią infekowałem, czyli umniejszałem czemuś, co jest dla mnie ważne, żeby mnie, potem nie bolało bardziej, no, tak mi się wydawało co się to w ogóle, ale to w ogóle no. nie działa tak, bo i tak bolało. Mhm. Więc wiem takie, a może bym pomyślał po staremu, że w sumie to nie od tego nie zależy. Mogę sobie to potem zdawać no. i zdawać i Przecież zdawać. Zresztą nie ma to Dokładnie, więc luz. I mówię, kurde, no nie chcę już tak myśleć, mm. bo to też nie jest prawda, nie jest prawdą, że mi a nie zależy. A jak do tego potem? No i słuchaj, no. i przy, jak się uświadomiłem i powiedziałem nagus, że ta narracja już też nie jest moja, to jakiś magicznym kanałem no. przyszła do mnie myśl dobra. Jak spojrzałem sobie w te oczy zaspane i mówię, słuchaj niezależnie od tego, co tam się dzisiaj wydarzy, jestem w tym z Tobą. Cokolwiek to oznacza. Brzmi to trochę new brzmi to może trochę Paulo Coelho, ale wiesz co? Jakoś tak poczułem takie coś, że mam ziomka ze sobą. I mówię, jedąc tam mówię i wiem, że Ci będzie ta noga na tym sprzęgle skakała, bo ja pamiętam ten stres przed 18 czy 19 lat, bo już zdawałem egzamin i, ja, i ta, ja go prawie zdałem wtedy. Więc ja wiedziałem, że to będzie spotkanie z potworem. Więc mówię, to no, będzie co będzie, ale je... To. Jestem z Tobą. No i zdałem. I kocham jeździć. I to też jest tak? historia tak. Kocham, bo się też bałem, bo ja miałem mnóstwo różnych lęków. Nie, ja nie, ja się boję na maksa jeździć. Zdałem. Rozumiem to bardzo. Bardzo to rozumiem. Ja po prostu wiedziałem, że, nie, że, że jedyne co muszę zrobić, to szybko zacząć jeździć od razu. Tak. Bo jak sobie zrobię nawet tydzień przerwy, to zrobi mi się wygodnie w tym niejeżdżeniu. A przecież już mam prawko, no to już potwór, potwórnie. Więc musiałem, i też trochę mieszkam pod miastem, więc to też jakby mnie tak trochę też do tego. Ja mieszkam przy metrze i no, tak No, no, no. Także, i, i, wiesz, ale dla mnie to historia, jest... żeby było też jasne, ja wcale nie uważam, że każdy musi mieć to prawo jazdy. Nie uważam. Nade mną to po prostu wisiało i nie chciało się rozpuścić w nicości. bo, moj, bo mój brak prawa jazdy był o lęku. Ale czytałem też ten rozdział tam jest o tym prawie jazdy, tak. wydaje mi się, że to jest tak, to jest ten rozdział, gdzie ja mówię, to są pewne przekonania, słowo prze konanie, konanie, umieranie, że jakaś część w nas umiera, kiedy się nie decydujesz na mm, skonfrontowanie z jakimś potencjałem, który masz, ale, się, ale po prostu masz taki tak wielki kożuch z lęku, że się nie możesz z niego rozebrać. I mówię, K ja muszę się z tym zmierzyć jeszcze raz. Najwyżej się okaże, że nie. I jak zacząłem jeździć, a, ale... A też mówię, kurde, chciałbym już poczuć taki moment, że już się nie boję, że już jestem w tej kierownicy, przy tej kierownicy i się nie boję. Nie wiem, kiedy on przyszedł, ale on przyszedł dość szybko. Jestem czujny. To nie jest tak, że jestem jakimś, wiesz, tutaj. Nie, ja nie jestem typem motoryzacyjnym. Ja po prostu mhm. lubię to, że to jest dla mnie o jakiejś sprawczości i to jest dla mnie o tym, że wziąłem odpowiedzialność za swoje życie, ale też nie tylko swoje. Da jest to dla mnie, ja się czuję, że jestem wiatrem w ogóle w życiu i w tym aucie też to czuję, że tak wsiadam i decyduję, kiedy i gdzie będę. I tak mam dzisiaj. A może się spotkamy za rok i ci powiesz co? Nie jeżdżę. No. A, ja po, a, ja a wtedy ty ci powiesz No to, to ja cię podwiozę, bo ja właśnie jeżdżę. Dokładnie. Jeżdżę no. i to po prostu jeżdżę z zamkniętą jedną lewą powieką. No to po nie zawsze najlepiej. Przyszli może nie Dokładnie. Mówisz, jesteś wiatrem? Tak. Ale miałeś pod wiatr, nie? No. No Wydawało mi się w ogóle... Się, kurwa, ale czy ja teraz tak ci mówię? No, no teraz, wiesz, poszedł sobie Philipsenbales, tutaj książkę, tutaj woda, tu pierścionek, tu broszkę, a teraz będzie mówił, że z wiatrą. Teraz jest wiatrem, kurwa. Ale wcześniej, oczywiście, że miałem podwiat, mało tego, ja lwią część życia myślałem o sobie, że ja jestem taką trzcinką na wietrze. I pamiętam, że któregoś razu, jak tam już miałem takie półtora roku mroku, szedłem po ulicy w Szczecinie i tak sobie powiedziałem do Boga, w którego wierzę, Hmm, mówię, Panie Boże, do, z moim Bogiem można przeklinać mm -hmm. jakby, co on jest bardzo mm -hmm. gruzowany, ja mówię, o czym to k***, dla mnie jest ta historia, dlaczego to tyle trwa i co to ma mi, po co to przyszło? I przyszła do mnie taka myśl, że powiedział mi, żebyś sobie raz na zawsze uświadomił, że nie jesteś żadną k lichą trzcinką smaganą przez wiatr, tylko jesteś wiatrem, że jesteś czołgiem, że masz siłę. I okej, okay, ja jestem takim czołgiem, wiesz, takim trochę z waty, tutaj trochę z cekinów, tutaj z patyka, tutaj staśmy klejącej, ale ale ja jestem silnym człowiekiem. W swoich kruchościach, słabościach, chłopach, duchach, powstaniach, upadnięciach mhm. jestem silny. Tak samo jak powiedziałem kiedyś na warsztatach, które prowadziłem wokalnych, jedna dziewczyna, no przez śpiew też się dużo yy, tam wydarza i ona bardzo ładnie mi zaśpiewała, po czym zaczęła płakać i ja tak od słowa do słowa zacząłem z nią rozmawiać i ja mówię, dlaczego płaczesz? A ona mówi, bo ja siebie nienawidzę. A ja mówię, no, to ciekawe co mówisz. A od ilu lat chodzisz na terapię? Ona mówi, no od trzech. Ja mówię, no to mam dla ciebie złe wiadomości, kochanie. Musisz pożegnać to przekonaj, że nie nienawidzisz. Ty mało tego, że siebie nie nienawidzisz. Ty siebie bardzo lubisz i bardzo ci na sobie zależy. Bo jakbyś siebie nienawidziła, zastanawiałabyś się, co się dzieje z sobą, której nienawidzisz, czy ona chodzi na terapię i siebie walczy? Miałabyś to w Więc zależy ci na sobie. Masz moment. Masz gorzki prezent od życia, który się przedłuża. Ale ty... Idziesz i walczysz o siebie, dlatego też tak bardzo mi się podoba jak na przykład powiedziała to Brenna Brown, ona też kogoś cytowała, że oczywiście to też ładnie brzmi, ale ja też żeby było jasne, nie jestem tam na co dzień, że dopóki to ja jestem na arenie i codziennie walczę, a ty jesteś na widowni i patrzysz i wmachujesz mi kciukiem czy fajnie, czy nie fajnie, to ja naprawdę mam w dupie twoje zdanie. Stań obok. Zawalcz o siebie. Potknij się, przewróć i wstań. I pogadamy. Słuchaj, a ta, ta siła, którą masz, bo wiesz. Mm... Czasem się mówi, i to jest, ja się w sumie w tym zgadzam, że no, no depresja, no, depresja to jest choroba osób, które zbyt długo były za silne. Mhm. E, bywasz, bywałeś, czy Jaka. nadal będziesz, no silny? Tak. właśnie, że no, przeginasz pały, nie? Tak, i ciągle uważam, że, że przeginam. No samo to no, tak trochę, jak, że też, że przyjechałem dzisiaj, no, wiesz, też by się nic nie stało, jakbym zadzwonił i powiedział, bardzo przepraszam, tak. wiem, że to jest ważne, ale na przykład wiem, że z tobą to w ogóle na luzie tak. by się udało, nie? Ale, no, ale dobra, no jestem. Tak. Ale też. Ja tam rozebrałem to słowo depresja, że to jest taka, że to jest ta presja, czyli że presja, mm -hmm. taki samonacisk, no, który pra. tak sobie robisz ty. i tak się naciskasz, 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 aż w końcu masz takie, no i tak samo ze pomoc, że idziesz po moc, bo ty masz w sobie tę moc, ale to ma prawo być zmęczona, no. kurwa, bo za długo była silna, za długo była mocna, ale po prostu... Ja tak sobie myślę, bo dużo jest tej narracji w internecie, możesz, dasz radę, Kurna. masz potencjał, jaha, no. ale i myślę sobie, ja też się na to obrażam, nie, tam się srogo no. rozprawiam z, tą, z tym powiedzeniem, Zostań najlepszą wersją siebie, ja mówię, kurwa, koniec z byciem wersją, nie chcę być żadną wersją, chcę do ustawień startowych i do ewentualnie swoich małych chcę w ogóle ulg. Chcę siebie odnaleźć, tak, co ja chcę, czego ja chcę sobie potrzebuję. sobie siebie przypomnieć. No, tak. no. Ale też dzisiaj trochę spuszczam z tonu, bo sobie myślę, że my, jak jesteśmy różni na tej planecie, tak każdy potrzebuje innej narracji, to jest też OK. więc jeżeli ktoś potrzebuje narracji o wersji siebie albo o wychodzeniu ze strefy komfortu, okay. luzik. Ja potrzebuję innej i sądząc po tym, jak się ta książka sprzedaje, nie jestem osamotniony. Mm. Albo sądząc po tym, że przychodzą nowe osobne osoby do mnie, wiesz, na połacie social medyjskie, ale też odchodzą. I też na początku miałem takie coś, jak mi na przykład odeszło 100 osób w ciągu jednego dnia, to miałem takie... Sta... Włączyło mi się coś starego, wiesz, że. Ej, nie, ej, a zosta... zostańcie to ja co, co zrobić? Coś śmiesznego nagram lekcję angielskiego, albo coś z ciocią, Lalalala. A potem sobie tak mówiłeś, jakie to jest smutne, Filipku, nie robimy tak już, już nie stoimy na paluszkach. Ktoś miał chwilę z tobą pobyć z jakiegoś powodu, nie wiem, w k albo nudzisz, albo za długo nie byłeś śmieszny, albo za długo nie śpiewałeś, czy coś tam... Ludzie mają prawo iść, i jest im pozwól. I Parę osób na przykład napisało do mnie: Wiesz, co zrobiłam sobie przerwę od ciebie na jakiś mm. czas, ale teraz wróciłam i teraz mi się bardziej podoba. Albo, albo nie, nawet nie wartościują, tylko mówią: 'Ale wracam, bo coś tam, nie?' A jak za miesiąc na przykład właśnie <laughs> się obudzisz, będzie taki dzień z dupy, jeden, drugi? Czego ja absolutnie ci nie życzę, mm -hmm. ale jak będzie tak, wiesz, zmęcz na przykład. Ale nie? będzie, no. E, wiesz, bo też taki popromocyjny po jest, ja pamiętam jak. Y mi jedna przyjaciółka przed y, premierą książki powiedziała, która już kilka napisała, powiedziała uważaj na siebie mm -hmm. i dbaj o siebie. Premiera jest trudna. Ja mówię, co, to... Mm -hmm. co to jest wywiadzik jeden, drugi, trzeci? Zmiotło to z planu, mm -hmm. powiem, nie? Więc wiesz, y, to już nawet nie to, że tu się wyświetlasz, tu wywiady y, i ta energia, tylko to też spala mm -hmm. i że potem y, to spadnie z tego czwartego na dwudzieste czwarte. Oczywiście. Na 27. A to już mi się raz wydarzyło, wiesz, no. była na przed, przed sprzedaży, tak. tak, i była nawet na drugim tej no. generalnej, no. A w Epiku, ja to tu na to pierwszym. Tam... Ty, ja jestem pierwsza w literaturze. Faktu. Tak, to mi robi, tak, tak. Że to mi no robi. i potem spadło, no, bo ta fala pierwsza no, spadła, tak, no i tak. teraz znowu się zrobiła fala, bo jest, no. bo jest premiera. I jak ty sobie poradzisz z tym? Na dzień? chwilę sobie nie poradzę. Tak? Mhm. Dasz sobie takie. rzeczy. Tak. Że... O, mi dzisiaj... No, szkoda, kurde, bo już myślałem, że coś tam, coś tam... Ale w ogóle, że jest mi dzisiaj źle i tak, mam do tego prawo, żeby sobie. mi było dzisiaj źle, co nie oznacza, że już się pogrążę całkiem. Bo tak, ja, się, ale... na przykład ja się boję kłaść do łóżka. Mm -hmm. Bo ja się boję, że ona będzie za, wiesz, ja, sobie pójdę do, za ja sobie pójdę w sport trochę, mm -hmm. bo mi to dla głowy, robi, to mi na głowę robi. Yy, ale ja się na bank rozpadnę. Ja się naprawdę znam. I tylko mi, jedna rzecz mi w rozpadnięciach mm -hmm. pomaga. To to, że już naprawdę się nauczyłem, że yy, one mają termin ważności. I wiem, że im mniej wtedy wierzgam i wymyślam scenariusze, że może to w takim razie, ja tylko im szybciej mówię: Aha, dzień zaprasz. Mhm. Dwa dni co to będą. Z dupy? Dobrze, no to nie będą dwa. Tydzień, no to ch... będzie tydzień. Były trzy miesiące na orbicie, to będzie teraz tydzień z dupy. I e, tylko, że znowu, ja słyszę, jak to brzmi. Że to brzmi, jakby to było łatwe. To nie będzie łatwe, to będzie trudne. Będzie mi smutno, będę dzwonił po przyjaciołach, a jak wiesz, z książki jest ich dużo. Albo nie będę dzwonił, bo nie będę miał siły gadać i będę chciał się do jaskini schować na jakiś czas. Będzie mi smutno. Ale z drugiej strony myślę sobie, kurde, no to są takie okoliczności. No. Teraz jest fajnie, sejwuję sobie te momenty. Z drugiej strony jestem od tygodnia na jakiejś takiej wystrzelonej planecie i przyznam, że powiem tego, że to jest bardzo fajna planeta i tam jest szczęśliwie, to ja trochę bym wylądował na minutę. Wiesz? Bo potrzebuję takiego... Ym... Bardzo dużo dostaję teraz też od ludzi i ludzie, ludzie piszą ile im ta książka daje, spotykam się, podpisuję te książki i to nie jest, że ja podpisuję książkę, tylko piszę na prawie mm. stronę, wiesz, jakiś każdemu yy, elaborat plus każdy chce coś opowiedzieć, co dostał. I, a ja nie jestem psychologiem, ja nie mam umiejętności kontenerowania, więc ja to wszystko, wiesz, jakoś tak, jak się domyślasz, z nikim nie podaję sobie ręki, tylko jestem mm -hmm. w przytuleniu. I ja pewnie popełniam dużo błędów, ale z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli ktoś mi zaufał, codziennie mnie odpala w tym internecie, przychodzi na moje spektakle, kupuje moją książkę, no to jak skończonym ch... bym musiał być, żeby nie zamienić z kimś paru słów, a zwłaszcza, że to nie są słowa na zasadzie, że no dobra, no to... czasami ktoś powie, że a, lubię, bo ty jest śmieszne, robisz mi dzień, coś tam, coś tam, też to jest fajne, ale bardzo często przychodzą ludzie i, i, i zapraszają mnie do takiej swojej, no intymności i to jest oczywiście i z jednej strony i wyróżnienie, a z drugiej strony, czy... ale to jest też obciążające. I dlatego tak się, dlatego ja się absolutnie nie odżegnuję od tego i nawet jak mówisz nie życzyć tego, że te, ten dzień stóp przyjdzie, ale wiesz że przyjdzie, nie? I myślę sobie, że im więcej będziemy gadali i dlatego tutaj znowu odbiję piórkę do tego, jak bardzo się cieszę, że robisz to, co robisz. No to bo wiesz, bo normalizujemy to, że czy jesteś panem, który ma followersów w internecie i zakłada cekiny i czasami coś śpiewa, albo napisze książkę, albo czy jesteś lekarką, czy jesteś kolejarzem, czy jesteś na emeryturze, czy jesteś w gimnazjum, no w gimnazjum już nie jesteś, ale czy jesteś w podstawce czy w liceum, to każdy z nas ma dni z dupy. Hmm. I tak samo jak też napisałem ten rozdział do, do rodziców, to też, to też było fajnie mi się wymądrzać, bo nie jestem i nie będę rodzicem, ale... Ale napisałem, że choćbyś nie wiem, co zrobiła osoba kochana, wspaniała, rodzicielska, to twoje Pięknie. dziecko też... Ale ja to nazwałem trochę tak, że mówię... potem napisałem, że moje dzieciństwo pachniało też różami mojej babci. Dzisiaj babci już nie ma, róże są. A twoje dziecko będzie miało w życiu tak jak ty. Różnie. Różnie, po prostu. Wiadomo, że bardzo ważne jest to, ile tak tych narzędzi dostanie i tak dalej. I czy potem klepniesz, jeden przykład wiesz, w ramię, i powiesz, tak, terapia, spoko, pomysł, idź. Czy to, czy zawstydzisz swoje dziecko? Wiadomo, to ma znaczenie. Ale myślę sobie, że po prostu fajnie jest, żebyśmy tak się umieli częściej od siebie odpiąć. No właśnie, wiesz, to jest tak, jak teraz mówisz, pomyślałam sobie, że zajebiście ważne i wydaje mi się, że to jest jakiś taki nowy level, inny level, którego teraz potrzebujemy, jednak po tej fali takiego mówienia, że tak, idź po pomoc i tak dalej, po tym, że zaczęło się mówić mhm. o tej depresji głośno, że ona już nie jest powodem do dostydu, że zaczęliśmy się leczyć, to jednak, że, że teraz trzeba takiego momentu, że okej, okay, dobra, poszliśmy, mhm. wyleczyliśmy albo zaleczyliśmy, bo mhm. z depresją bywa różnie, no i wydaje nam się, że będzie zajebiście, a może nie być zajebiście. No. Więc mm, ja na przykład teraz bardzo potrzebuję tego, co ty mówisz, mm -hmm. że no ty wiesz, że przyjdzie dzień z dupy i mm -hmm. właśnie, żeby oswoić to, że ten dzień z dupy przyjdzie i... I, I to już trochę go odciąża, tak. już go trochę z ołtarza tak. w jakimś tak? sensie. Tak, no bo wiesz, nagle, Jezu, ty, terapia, tu książki napisane, tu przeczytane, no to już, to już... No to już człowieku umiejrzesz jakiś inny, inny... Zerać? Tak rać i w ogóle nie, nie może być gorzej. Serać nie? albo serafin, wiesz. No, dokładnie. dokładnie. Ale na przykład tak pomyślałem sobie, że dzisiaj tutaj jechałem no. do Ciebie w tym, w tym, proszę, outficie, prawda, w pociągu, yy, jako osoba wymięta drogą mm -hmm. ze Szczecina do Warszawy. Mówię, kurde, koszulę mam wymiętą. I mówię, za dużo zapnę, nie będzie widać, ale właśnie ją rozepnę, mm -hmm. ponieważ yy, uważam, że to jest całkiem ładny outfit, tak. bardzo się w nim dobrze tak. czuję i ta fajna koszula, którą też lubię, yy, jest wymięta. Jest wymięta. I my też Jesteśmy. mamy prawo tacy tak, być. Tak, nie? Tak. Ja miałam coś takiego, wiesz, że y, no dobra, tam y, tą depresję tak podleczyłam i tak już tak ogłosiłam, że mhm. miałam depresję, no i super fajnie, że i myślałam, że. Że już nie sieknie. Mhm, że już. I że to jest ale właśnie. Ale ty się przeprowadził na inną planetę, no, na magiczną, no, wiesz. No. I, I w międzyczasie tam pandemia, to bo to w trakcie pandemii, potem jakaś wojna, ale ja właśnie. wiem, nie, nie, ja potem wiem. Nie wojna, chciałeś umniejszyć. Tak. tak, Potem milion rzeczy, które się działy też w moim życiu, no i nie, i mhm. jest cały czas. I myślę, że ja od paru lat jestem w. Cały czas w leczeniu, mm -hmm. w, w, w kryzysie, który co chwila mnie e, dopada i zaczynam się z tym nie to, że godzi, że ja się nigdy nie wyleczę, mm -hmm. tylko, że zaczęłam to obsługiwać, nie? Mm, a, a chcielibyśmy tego właśnie wyleczenia. Ja tak. powiedziałem mojej przyjaciółce ostatnio takie zdanie, że... Y, takie troszeczkę ukrócę, żeby, żeby, nie, żeby nie było zbyt kontrowersyjne, ale powiedziałem jej, że że, gdy, że gdyby się okazało, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby być na przykład na terapii do końca życia. Mhm. Nie mam nic przeciwko temu. To są najciekawsze studia, jakie w życiu robiłem. I yy, też ludzie się boją, pójdę na terapię i się rozpadnę. No tak, rozpadniesz mhm. się. Ale są najważniejsze momenty w tej terapii. Dostajesz jakiś centymetr narzędzi, radzisz sobie. Ale, ale, ale w dalszym ciągu pozostajesz na tej planecie. Dzieje ci się życie. Yy, umierają ci bliscy ludzie, Rzucają mhm. cię z pracy. Kończyć się relacja, na którą możesz, na ten koniec możesz nie mieć gotowości. Kończyć się hajs, a kredyt jakoś tam już ci macha, nie? I przecież my mamy wszyscy te życia. Tak. Czasami różnimy się tylko tym, że mamy trochę inne kredyty i bierzemy inne leki nasenne. Tyle. I myślę sobie o tym, że takie wiesz. Mówienie, mówienie, mówienie. A, a przysięgam, że mam cały czas podczas tej rozmowy krytyka wewnętrznego, który w głowie mi siedzi i mówi, tak, mówisz to już dziesiąty raz. Albo znowu to samo, pieprzysz, a powiedz coś innego. Ale to jest teraz moja treść. Tak. To jest teraz to ja dzisiaj przychodzę z tym do ciebie. Gdybyśmy się mówili za trzy dni, może by było inaczej, ale nie sądzę, bo mówię o tym wszystkim, co w książce. A bo... kiedy mogłoby być inaczej? Rok temu czy za rok? Myślę, że i tak, i tak. No wiesz, jestem teraz w sytuacji takiej, że to się wszystko tak rozpędziło. Jestem, wiesz, tydzień temu zrobiłem monodram. Nie chciałem nigdy monodram, bo się bałem, a nagle go mam, gram i chcę go grać. W tym samym tygodniu wydałem książkę. To nie było wielkie marzenie nigdy, ale jak już zacząłem, to stwierdziłem, że nie, jakby nie, nie wyobrażam sobie, że mogłoby jej nie być. Też tak dla mnie, choć się nią bardzo rozdrapałem. Yy, I. I nie minie tydzień od mhm. mojej premiery i ja mam premierę w Rampie za chwilę. Zaraz wydarzenie LOWiZM w grudniu, tu jakiś koncert, tutaj ktoś mnie zaprasza, tutaj jakaś trasa z tą książką. I ja mam takie, to wszystko jest fajne, 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 gdzie jest moje życie? Mhm. Mogę gdzieś y, mieć na chwilę swoje życie? Ale, a, a z drugiej strony mam takie, a zaraz krytyk, no i co chuj, będziesz, nie, teraz niewdzięczny? O, proszę się, że to przed... no. Nie. I gdzie, jestem jestem? Gdzie, jest człowiekiem. gdzie jest ciągle Gdzie jest balans? Ja to nazywam balans. No. Ja nazywam, że czasem jestem balans, a czasami ten balast. No. I czasem się ze sobą spotykam, czasem się potykam. Nie, 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 nie umiem w balans. Znaczy, no. bardzo, bardzo się uczę. Tak jak ty powiedziałeś o tym środku, no. nie, że też, też nie do końca umiesz i tak dalej. Bardzo miałem taki moment, jak mówisz o nawrocie depresji, to ja miałem taki duży spadek, a nic z tego nie zapowiadało. Takie miałem bardzo dwa dni z dupy, jak oddałem książkę. Jakieś takie trochę żałoby, w sensie jak oddałem już po redakcji, już wiedziałem, że już jakby... Ale i strach. I miałem, a, a, słuchaj, i miałem tydzień wolnego I, i zamiast mieć takie, że dobra, mam tydzień wolnego i to nie jest taki tydzień wolnego, że nie wiesz ile to wolno potrwa i trzeba się bać o pieniądze czy o coś, mhm. tylko ja wiedziałem, że to jest tylko tydzień, a potem zaczyna się jazda. Więc mówię, no to teraz sobie mhm. odpocznę, to, no to sobie tak głównie. odpocząłem, że powiem Ci, że już mówię, dobra, to już wolę tę jazda, no bo jak ja tak umiem odpoczywać, ale potem, potem było fajnie, te dwa, trzy dni były trudne, a potem jakoś tak się znowu ułożyłem, natomiast nie chcę udawać, że jest to jeden z moich takich, jest to jeden z moich marzeń, żeby się nauczyć jakoś tak bezpiecznie odpoczywać, w sensie takim, że dobra, to nie musi być medytacja, czy coś, co bym bardzo chciał do siebie przykleić, ale, ale żebym chociaż umiał, nie wiem, tak bez kompulsywnego sportu, bez dziesięciu kaw dziennie z, z przyjaciółmi, bez planowania kolejnych projektów, tylko żeby to było takie, żeby to było spokojniejsze. A ty boisz się usiąść? No tak wiesz, uczę się cały czas, nie, nie jest to moja natura. Nie jest to moja natura, a też bardzo długo pracowałem sobie z tym, zanim naprawdę uwierzyłem w ten tekst, który sobie napisałem, że starość to decyzja, to bardzo długo, w związku z tym, że się zwierzyłem, że pukałem od spodu i mhm. bardzo dużo chciałem zrobić, grać w duże koncerty, grać mhm. w serialach, grać w filmach, grać w teatrach, naudowadniać się, to czułem, że czas leci. I że za chwilę będę już, ktoś mi powie, no już teraz to nie. Teraz już tego nie mam, ale to też może dlatego, że też taki moment, że się dużo dzieje i, 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 i po prostu się fajnie czuję, nie? Ale bardzo nie wierzę w takie zasejwowanie momentu. Nie wierzę w zacementowanie poczucia, że na zawsze będę miał tę tajemną wiedzę, jak to jest umieć być w odpoczynku. Ale strasznie, o, takie do mnie teraz przyszło słowo. Ostatnio, jakbyś takim kolejną częścią bigosu tego lovizmu i mojej ulgi jest to, że uczę się sobie, jakkolwiek to teraz dziwnie zabrzmi dla niektórych, uczę się takiej pobłażliwości dla siebie. Uczę się, Daleko drogę mam jeszcze przed sobą, ale uczę się do siebie takiego stosunku jak do moich przyjaciół. I takiego, bo ja naprawdę jestem w stanie yy, wiele głupot wybaczyć yy, ludziom, których kocham. Sobie tak jeszcze. To rówę. jest. Yy, źle zaprogramowane. No. Bo ja też tak mam, że. Tak, gdzieś przeczytałam, gdzieś się nauczyłam, że jednak o, powiedz tak do siebie, jak do swojej przyjaciółki, i yy, no też jakby przyjaciółka powiedziała mi po prostu najbardziej żenującą historię świata, to ja bym powiedziała, no stara, no przydarzyło ci się i tyle. A siebie? Chodź. Chodź. Tak samo jak powiedziałeś z tym, że no to co, teraz będziesz kurwa no. narzekał, no to ja tak mam taką myśl, że, że ja się potrafię tym dojechać, mhm. Na, naprawdę? Będziesz narzekała? Robisz, kiedy chcesz, co chcesz? Tak. Tylko, że przez ten brak łagodności do siebie, no przegięłam pałę. Raz, drugi, trzeci, siedemnasty prawdopodobnie. Uh -huh. I mi jest strasznie ciężko znaleźć no, na, no ten środek, jaki uh -huh. był, nie był. Na pewno nie, nie będzie on złoty, może być nawet straczkowaty. Między samo współczuciem, a uwaga, użalaniem się. Uh -huh. Że ja się użalam nad sobą. No i gdzie to, gdzie to? jest? Gdzie to jest? To A co złego w tym, żeby się raz na jakiś czas poużalać? Tak sobie teraz myślę. Nie, że to, nie, wiesz, nie, nie, nie mm -hmm. że mędrkuję, tylko się tak sobie właśnie zastanawiam. Tak kiedyś nagrałem taki film, że do jakiego słowa jest ci bliżej? Samokrytyka czy samozachwyt? I myślę sobie, zobacz, jaką piękną prasę miało słowo samokrytyka, jak żeśmy dorastali, że właśnie myśl samokrytycznie. To cię zaprowadzi coś tam, coś tam. Oj, oj, uważaj, bo popadniesz w samozachwyt. I tak za sobie myślę, no i ch... no chętnie bym sobie poparł. Tak. A co złego w tym? Jakby jak ma się świat zachwycić, no, albo jakiś reżyser, albo jakiś. Jak ja, jak ja nie, nie ocieram się nawet o akceptację siebie, co dopiero zachwyt. Co jest złego w tym, żeby się samo zachwycić na chwilę, albo co jest złego w tym, żeby na chwilę. Się poużalać i powiedzieć, kurde, no tak jestem zmęczony, no odpocząłbym sobie, no ale nie mogę, no trudno. No, ch... no to tak wiesz, że jakby nie widzę w tym. Ale ja wiem też, że my tak, bo to, że trochę spłyciłem, bo to też chodzi o to, żeby może się nie zameldować w takim użalaniu, nie? Ale myślę sobie, że jakbyś tak przyglądać tym słowom i staną, to my naprawdę możemy się tak samo rozgrzeszyć z nich. No bo kurde, mamy je wszyscy. Tak. Tak, wszyscy. tak, tak no, ale a kiedy ty dostajesz pierwszy raz w życiu marchewkę? Hmm. Sam sobie ją dałeś, to No sam. właśnie, mm -hmm. no, tego kija, masz no, od urodzenia niemalże, tak. nie? No, jak, odkąd wkroczysz do jakiejkolwiek placówki, mm -hmm. masz kija. No, u mnie tak. było tak, że w A z tym, A przewrotnie że... ja uważam, że, że ja nie wierzę w ludzi, w których motywuje kija. Ja nie wiem, że nie, są, z którzy nie. mówią, nie, ale nie, nie, to jest jakieś zaburzone. Nie, nie. Kogo tak. ma strach motywować, tak. wiesz? może na mówić... chwileczkę, nie, no. motywować. Yy, Ja miałam coś takiego, że u mnie piątka, jako ocena była kurwa oczywistością. Mm -hmm. e, a czwórka? No to już było skandal. proszka No więc jakby. Mm -hmm. To jak ty masz teraz mieć łatwą podróż do środka. A co jest środkiem? Dostateczny. To to już było w ogóle no, zakazane. Dostateczny to nie no to przesłane. A ja sobie. A ja często miewałem, Ja byłem taki mm -hmm. trójkowo czwórkowy, ja się nie uczyłem w ogóle. Więc tam gdzie mi wystarczyło gadki i. Mm -hmm. Ja na gatce też potem jechałam, no, no. ale wcześniej było. Ale wyrobiłaś to już pewnie tak. wiesz, nie? No, ale piątka była oczywista. No ale no, zobacz, jaka to jest śruba, jak to jest dokręcone. A dzisiaj sobie myślę. No i zobacz, bardzo taki błoś trójkowy. No By fajnie, jestem masz. I też to o tym gadam w kontekście tego, żeby też wiadomo, też te dzieci też tak nie przeżywały tych ocen, bo no jest to wszystko zaprogramowane bardzo opresyjnie. Bardzo. A też jest, mam do ciebie ci, od paru minut chcę Ci zadać jedno pytanie, mm. ale bardzo się nauczyłem tego nie robić, bo w teatrze tego szybko żałowałem, bo mm, na bankietach zawsze jest bardzo dużo takich, wiesz, wujek, i cioci dobrych rad, no. że przychodzą, tak ci robią taką choreografię, że fajnie, super, coś, 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 ale. ale. Dajesz. I bardzo często też jest tak, że ja się bardzo, bardzo dawno oduczyłem się pytać ludzi, a jak Ci się podobało, no bo jeszcze nie daj Boże usłyszę. Mm -hmm. A tak to mam, nie pytam, więc nie daję paszportu, żeby mi mówić, a jak ktoś będzie chciał powiedzieć, że fajnie, to powie, że fajnie, a jak ktoś nie będzie chciał, no to ja nie dałem paszportu. A tu mam coś takiego z tą książką innego, ale nie tyle chcę Cię zapytać, czy Ci się podobało, bo trochę też powiedziałaś na początku, dużo ciepłych słów, co dziękuję, ale zastanawiam się, czy... Bo tak sobie spróbuję, chcę, chcę czegoś mm. dotknąć, czy na przykład to, że miałaś chwilami to, że czułaś, o Jezu, to też ja, to też tu byłem, to też tu byłam, to czy na przykład samo to, że też poczułaś, że jakby jest, że jesteś też, też drużyną w tych tematach, to samo to na przykład już pachnie ulgą, czy to jest jeszcze za mało? Pachnie, ale... Tak jak Ci mówiłam, wczoraj miałam super spotkanie z naszą wspólną znajomą, dzisiaj bardzo mm -hmm. się cieszyłam na nasze spotkanie, e, miałam też terapię, jutro mam spotkanie z osobą, która też jest bardzo mi bliska pod tymi rzeczami. I mam taki, wiesz, tym mm -hmm, nie? Mm -hmm. I to pachnie ulgą. Ale. I to ale, ja nie wiem, ja go cały czas nie, nie rozgryzłam. Ale wiesz, co za nim idzie? No. Nie, pytam. Nie, nie. Czyli to pachnie ulgą, ale. Czy, ale tym... Ale w kontekście książki to jest na przykład, że pachnie ulgą, ale jeszcze nie wiem, czy wierzę, czy, nie, ale jeszcze nie wiem, czy to wystarczy. Totalnie wierzę, wiesz. Mhm. czytam, pachnie ulgą i myślę sobie teraz, jak, jak Tylko jak ją, jak ją przełożyć, tak? Jak, jak ją zaprosić ostatecznie? Nie, tak myślę sobie, o kurczę, on ma tak jak ja, ja mam taka, tak jak on. To, co napisał, daje mi ulgę. Tylko teraz siedzę z tobą, gadam mhm. i mam takie wrażenie, że ty masz już kur***. Wszystko tu. Naprawdę tak myślisz? Nawet jak ci mówię o ja, tych połamaniach. No a ja tak. O Jezus, wczoraj było tak, dzisiaj tak, że, że nie dowożę się. Nie? Ale dzisiaj mam. Ja tu na przykład zacząłem jeszcze ostatnio analizować, że może to jest jakiś dzień cyklu. Uh -huh. <noise> że już zaczęłam taki wiesz, uh -huh. szukać różnych rzeczy. Nie? Turbo często no? nie dowożę, przysięgam. No. Naprawdę, nie dowożę, yy, cały czas mam na, krytyka rozkręconego w tak. głowie, jestem na scenie, gram coś co kocham mam takie, czuję, że na nie jest jakaś świetna osoba, która mm. ma złą energię, na pewno myśli, że chciałaby wyjść, ale jest za cicho i się wstydzi. Mam takie myśli. Yy, jak grałem Lovizm pierwszy, bo teraz będzie ten mm -hmm. w, w garnizonie, ale jak grałem yy, w Koszalinie, to otwierałem yy, utworem Komety. Moim utworem o krytyku wewnętrznym, który sobie wisi na YouTubie. Bardzo co napisałem, że wyhodowałem w sobie zwierza, sekundanta, decydenta, recenzenta. I tak pięknie śpiewam o tej piosence, w tej piosence, jak to sobie już z nim radzę i coś tam, coś tam. No i wchodzę z tą pieśnią na ustach, tych cekinach. Ludzie biją brawo, uśmiechają się, mam drużynę, rodzinę. Myślę sobie, że jest! Mówię, witam się, fajnie, fajnie. Śpiewam drugi utwór. Dom dla lalek jest o rozpadzie relacji. Piosenka ma 18 lat, jest balladą. Śpiewam ją. Ludzie wspaniale no, przyjechali na mnie. Śpiewam ten utwór, a w głowie mojej. Hmm, za smutno. Nie po to przyjechali. Siadło. Chcieli się śmiać, siadło. Ewidentnie siadło. O, powiem ci, że. Yy, to jest koniec tego wydarzenia. I słuchaj, i stanąłem przed wyborem, jak skończyłem ten utwór, czy być tak zwanym zawodowcem, bo przecież zawodowiec się nie przyznaje, tylko tak miał być i nie ma fakapów, czy chce się im zwierzyć. I mówię. Chcę się zwierzyć. I mówię, słuchajcie, pewnie myśleliście, że na scenie stoi solista. Otóż nie. To był duet. Śpiewałem ten utwór dla was w duecie w... ze swoim krytykiem wewnętrznym, który mówił mi, jak to jest nudno, jak to chucę, smutny utwór śpiewam dalej. Słuchaj, ludzie to tak przyjęli zajebiście. Tak przyjęli. I, I też y, potem usłyszałem taki, taki mikro-przytyczek od y, jednej z moich gości, z którą rozmawiałem, że no wiesz, ty, ale ty jesteś taki przecież już oświecony, i tak dalej. I, I nagle ty, krytyk wewnętrzny, to znaczy, że robota jest jeszcze nie zrobiona. A ja powiem, oczywiście, bardzo ci dziękuję, że to mówisz. Oczywiście, że robota jest jeszcze nie, nie zrobiona, i powiem ci, kiedy, będzie, do, kiedy, nie, be, do do kiedy tchul, nie będzie tchul. zrobiona. Do ostatniego mojego tchu na tej no. planecie, k** nie zrobiona. Ale będzie robiona. Bo mi na sobie zależy. Ale mam tego gada w sobie i każdy no. z nas go ma, tak mi się wydaje, no chyba, że jakaś psychopatyczna może natura nie ma, ale mamy go, gadajmy tak, o tym, że. Tak, więc, tak, więc mam totalnie stara, mnóstwo dni z dupy, mnóstwo. Ale wiesz, y, y, myślę, że gdybym y, jakiś czas temu bym na przykład tak ci nie powiedziała, że y, właśnie, że ja myślę, że ty masz tak, mhm. gdzieś tam bym była taka nawet nie to, że nieszczera, mhm. Tylko nie miałabym odwagi być uh -huh. tak autentyczna, uh -huh. że jednak że nie dowiozłam, uh -huh. a czwarty rok ten podcast prowadzę, uh -huh. nie? a niedowieziona jest, albo wy... albo no wczoraj było ciężko. No tak, no było, no i o, może tak jest, nie? że ten jeden uh -huh. dzień będzie taki, drugi taki, no te, te wiesz... Nawet nie mówię, że te obietnice, bo ja jestem jakoś mocno już odporna na, na obietnice z Instagrama. Wszelkie, wszelaki. <grym> mam, mam, mam to w dupie. <grym> Ale taki, chociaż trochę wiesz, spokój, nie? W sensie, brak tego sączącego się lęku. Ja, mam, ja jestem kurwa cała z lęku, od ja zawsze. Też. Yy, I wiesz, wydawałoby się, że Warszawa jest największym miastem w Polsce i tutaj mieszka ponad 2 miliony ludzi. Otóż gówno, Lękowo jest największym miastem w Polsce, nie? Byłaś Warto... tam też? Tak, byłam Bywasz. tam, jestem, meldunek mam, wiesz? Mm -hmm. się... Honorowe obywatelstwo. <głos》> też, no. W Lękowie jest mnóstwo ludzi, tak. no też w to wierzę. A myślisz, że się kiedyś z niego wyprowadzisz, czy chcesz tam jednak mieć nieruchomość? Nie, no nie chcę, ale myślę, że też że się nie wyprowadzę. Ale ten lęk jest taki troszkę... A czy ja mam coś takiego z tym lękiem, że tak jak szedłem na to prawo jazdy, to mówię, dobra, no. kierowałeś 37 mhm. lat, enough, wiem, że nie, że zostajesz ze mną, bo jesteś częścią mojego życia, tylko z tyłu zapnij mhm. pasy, Mordercy. a ja kieruję. No. I trochę mam teraz tak z tym lękiem, mhm. że jestem tym cekinmenem, ale potrzewka jest z lęków mm -hmm. i to jest mój kolor, więc myślę sobie tak samo jak tęsknota, to saudade, że ja mm -hmm. jestem z takiej tęsknicy, ja tęsknię za tym, co było, czego nie było i czego już nie będzie, a może będzie, więc to są te wszystkie też moje kolory i akceptuję to, że ja z tego lękowa będę sobie wychodził po prostu na coraz dłuższe przepustki, yy, bo myślę sobie, że wiesz, no odwaga nie jest, no to, to, już też nie, to już powtarzamy w kółko, ale przecież odwaga nie jest brakiem lęku, bez lęku nie, nie, nie zaistniałaby odwaga. Więc y, absolutnie tam, tam bywam i wydaje mi się, że są nas tam tłumy. Mało tego, jest ten rozdział Wyspy Zielonej Beznadziei, że też komuś za często ufamy i znowu jesteśmy w swoim za często. Każdy ma swoje za często i ma takie... Znowu tu jestem. Dlaczego? Przecież już miałam nie robić tego błędu itd. i tak dalej. Ja tam, wiesz, mu piszę o, ty, o, ty, o tych wyspach i mówię, ale jest dobra wiadomość, to nie jest wyspa bezludna. Jest nas tutaj. Mhm. Chuj. Tak. I powiem Ci jedno, siedzę obok Ciebie, bo też mhm. bywam w swoim za często, bardzo, bardzo często. Albo jest ten rozdział o Indziej, że całe życie możemy, żeby być, że jakieś Indziej. A gdzie jest Indziej? No gdzie Indziej? No to a gdzie jest Indziej? Zawsze trafiałem, wydawało mi się, do jakichś miejsc fajnych za późno, że ach, kiedyś to tu było, teraz to już coś tam. Y i nagle też zrozumiałem, że to jest o ucieczce od mojej głowy, nie ucieknę od niej. I nawet jeżeli wyjadę do swojego indziej, to w sekundę moje indziej stanie się moim nowym tu. Więc no można sobie fantazjować, albo się próbować układać z tym, co mamy. I, i chyba w tym jest jakiś klucz. I, to, I w tym, że wiesz, że no ja też naprawdę bardzo nie dowożę. Nawet sobie teraz tak pomyślę, że się zwierzę, z czego ja nie mogę, bo to już by było takie naprawdę bardzo niezawodowe, ale naprawdę, no, albo się zwierzę. Uczę się tekstu do premiery, mm. która jest za 5 dni, ale się na to zgodziłem, bo i też ogromna wyrozumiałość władz teatrów, że bo ja, no, no bo to jest tak, no, no, bardzo na styk zrobione, i no i ktoś odpowiedzialny powiedziałby, przepraszam, nie. No ale cambalska osoba powiedziała, przepraszam, tak. Przepraszam, te, przepraszam. całuję, tak. dziękuję, odpoczniesz sobie, wiesz, kiedyś, już za chwilkę, tam no. za albo rok nie. Albo, no, albo, in, no. albo innym razem. E, jak to by tam odpoczywał? No i dobra, no. A z drugiej strony, wie, z drugiej strony wiem, że jak to zrobię, to będę zajebiście szczęśliwy, tak. bo ja tam kocham grać. No. Więc no, wiesz, no... To jest ten deal-deal, nie? No. no. Co, 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 co tu wybrać? Bardzo, na przykład mogę się zwierzyć i to, jeżeli no. na przykład zaprosisz mnie za rok albo za dwa, do rozmowy, albo nawet nie nagrywanej, ale naszej, i zapytasz mnie czymś, to możesz zapytać mnie, czy mi się udało. Bardzo chciałbym, nie dać się temu. Yy, co temu? się udało? Yy, już ci powiem, Te, bardzo chciałbym temu momentowi, który teraz trwa, jest taki mm -hmm. fajny i duży, nie dać się zaszantażować takiemu czemuś, że a zobacz, co się skończy. I żeby nie wpaść taki amok i popłoch, że ja muszę jeszcze więcej i jeszcze podkręcić, i jeszcze, bo nie wiadomo, ile to potrwa. Nie chciałbym się temu dać zaszantażować. Chcę wierzyć. Że przyjdzie dokładnie to, co ma przyjść i nie chcę tak cały czas wjeżdżać, chcę też czasami podryfować i zaufać, że to jest OK. Czego ci życzyć? Właśnie tego, mhm. żebym, życz mi, żeby y, mojej osobnej osobie mhm. i osobie serafińskiej mhm. udało się pomieszkiwać czasami w środku. Tak po pośrodku, no, tak to, się wyprowadzać z zero jedynkowe. Wiesz, ja myślę, że po, tam po środku mm -hmm. to jest rondo, mm -hmm. a ja się po, kręcę po tym rondzie, a czasem w lewo zjadę, w, tam zjadę, ale, ale się, tam ale kręcę. Na tym, ale na tym rondzie, no. tam tak jak te ta no. rondo są wysepki często, no. tam są dwa zajebiście wygodne fotele z masażem, jeden jest dla mnie, mm -hmm. drugi jest dla ciebie i tam sobie siedzimy i sobie opowiadamy, że ten dzień był z dupy, a ten był na no, przykład z tak. No. I mamy to. I myślimy sobie, a co u ciebie? No mało fajerwerków u, ciebie, u mnie ostatnio. A u ciebie? No u mnie też mało fajerwercznie. Mm, ale z dupy? No właśnie nie. Nawet jakoś tak ten. Czyli, że można powiedzieć, że w sumie okej. Okay, tak. Ja wiem, jak, jak jeszcze, po, po, wiem, że musisz już kończyć, ale że ja trochę wiem, na czym polega lęk przed środkiem. Mm -hmm. Bo wydaje mi się, znaczy mogę za siebie mówić, że jakbym tak się dokopał do takiej genezy, dlaczego ja się go boję, to jest coś takiego, że środek pachnie nudą że się wydaje, że środek jest taki nieekscytujący. Zwyczajny. Zwyczajny. A tylko my nie soft, jesteśmy No zwy... Dokładnie, a z drugiej strony, skoro nie jesteśmy zwyczajni. Ale ja marzę, żeby wiesz, tą zwyczajną Ja też. być nie... nadzwyczajna, niezwyczajna od dzieciństwa, uh -huh. zawsze mnie ciągnęło uh -huh. coś inaczej, a ja marzę po prostu o zwyczajności. O a ja myślę, że, że mamy też dużo w sobie kolorów zwy zwykłych, tylko no. im po prostu nie ufamy, bo tak. one nam pachną jakąś taką formaliną i takim już... No. A już iść do poczekalni, idź umieraj, bo już nie ma dla Ciebie czasu. A to tak nie jest. Naprawdę, tak sobie też myślę, no może też jakieś trochę naiwne, już teraz takie kiczowate porównanie, ale zobacz, zobaczmy na ten cykl natury, nie? No, że przecież to lato i to owocowanie i tak dalej, no to fajnie, ale to trwa 3-4 miesiące, a potem naprawdę te listki muszą opaść i naprawdę te drzewa muszą postać gołe. I musi być zimno i szaro i błoto i chowo i ciemno żeby potem za chwilę znowu się radować tym, że to wszystko wraca. No i, i czego byśmy tutaj nie wygadali i się nie chwycili prawą ręką za lewe ucho. To są te cykle i my też tak funkcjonujemy. I no, wydaje mi, że, wiesz wiesz co, jest fajne że inni mają, wiesz, w Indonezji mają trochę inaczej. Ale wiesz no. co, ale mają taką biedę, żebyśmy okay. się nie zamienili na sekundę, no, no, nie? No, no, I myślę sobie o tym, tak. ale my też wiemy, Wszędzie bo dobrze, to jest, gdzie nas nie ma. otóż to jest to. Że, nam się, że my żyjemy zameldowani w oczekiwaniu, w w, w, nie w oczekiwaniu, tylko w wyobrażeniu, jak to u innych jest. Jestem przekonany, że trzy czwarte moich obserwatorów myśli, że ja mam jeszcze nie wiadomo jak, albośmy ostatnio, bo kobieta zapytała na, 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 na tym autorskim wieczorze, jak to jest być sławnym. A ja mówię, wiesz co, jeżeli to już jest sława, no to nie wiem. Ale i tak, i tak mówię naprawdę najszczerzej na świecie, hmm. bez grama, kukieterii. Ja mówię, wiesz to ja nie wiem, hmm. bo ja też nie wiem, to, gdzie ja się zaczynam, a gdzie kończę. Ja nie wiem, czy to już jest sława. Mnóstwo ludzi nie wie, kim jestem. A z drugiej strony, chyba nie mam tęsknoty, żeby dużo więcej wiedziało. I myślę sobie, że no ufam temu momentowi, niech mnie to jakoś prowadzi, ufam życiu, co nie jest dla mnie najłatwiejsze, bo wolałbym skontrolować. Ale, się skontrolować. A wiadomo. Ale ufam życiu, no i, i, i zobaczymy, jak nam to w tej relacji już co pójdzie. Na razie mamy na Facebooku ustawione to skomplikowane. Tak? Tak. Ze sobą? Z życiem. Uh -huh. Bo raz mi jest po drodze, raz mi jest tam, raz się ze sobą spotykam, raz się o siebie potykam. Czyli to skomplikowane. Uh -huh. Cały czas. No już, może tak będzie. Jakąś miałem fajną puentę no. w głowie. Coś właśnie o tym środku znowu chciałem powiedzieć. Ale to może Ci kiedyś jeszcze opowiem, Jak mi się przypomni, bo ADHD powiedziało, wiesz co, już chyba powiedziałeś dużo. A ja miałam, miałam tyle takich, bo wiesz, też tak myślałam sobie, a Filip tak fajnie gada, tak fajnie pisze, to ja też takie worki te muszę walić, nie? Tam, że to takie, to srakie. I miałam tyle po drodze, ale no jakoś się nie wbiłam z tym. Trochę powiedziałem tych słów dzisiaj. No, super, fajnie, nie musiałem. Ale mówić. bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Ja też, I myślę ja też, sobie, że... No. Turbo się nie bójmy tego środka, że on jest, że nie ma niczego złego w tym, żeby po prostu sobie pobyć dostatecznym czasami. I to nie chodzi o to, żeby się nie rozwijać, żeby nie iść po te wersje lepsze siebie, jak już tak bardzo potrzebuje tych nazw. No ale przecież naprawdę kiedyś trzeba odpocząć. No. I tym to, i to moim marzeniem jest to, co napisałem w tej książce, że marzę, żeby ta książka była taką przerwą obiadową. Ja kochałem przerwę obiadową w szkole, te 20 minut takiego resetu na to, że potem, potem wrócisz i się porozwijasz jeszcze, ale na chwilę sobie odpoczniesz, na chwilę się od siebie odpię, Na chwilę. A świat się nie zawali. Bądźmy dostateczni. Dobrze, że potem już zmienili, wiesz, z miernego na dopuszczający. Tak. Mierny było strasznie, tak. ale dopuszczający już brzmi tak brzmi to prawdą, no. tak. Aż się chciało mieć, to już prawie dopieszczający. Tak. Bądźmy Dop dopieszczający. No. W sensie. tak. I pobłażajmy sobie czasami. Też.